Raz, dwa. Dobra, słychać. Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Żaneta i dzisiaj wspólnie z moim mężem Mieszkiem będziemy mieć dla Was przywilej prowadzić kolejną debatę z pastorami. Witam wszystkich zgromadzonych w kaplicy, jak i również tych, którzy będą nas oglądali zdalnie. Witamy również pastorów, pastora Bartka, pastora Andrzeja i pastora Sławomira. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami i cieszymy się również i dziękujemy Bogu, że będziecie mogli udzielić nam odpowiedzi na pytania, które wierzę, że będą nas budowały i wierzę, że będą służyć nam ku dobremu. Także witamy Was serdecznie wszystkich. Chcieliśmy też podziękować za pytania, które nadesłaliście. Wszystkie były ciekawe, lecz przez to, że ta debata nie ma jednej tematyki, mieliśmy już z mężem założoną koncepcję, jak chcielibyśmy, żeby ta debata wyglądała, dlatego wybraliśmy konkretne pytania, które zadamy dzisiaj pastorom. A resztę pytań prześlemy, nawet te, których dzisiaj nie zdążymy przeczytać na transmisji, prześlemy pastorom, którzy będą mogli wykorzystać te pytania do swoich podcastów czy też nauczeń. Więc nie martwcie się, nic straconego. Także przechodzimy, co? Zaczynamy. Ja zadam pierwsze pytanie. Gdzie jest duch człowieka, zanim się urodzi fizycznie? Oczywiście pytanie jest otwarte do wszystkich pastorów. Ponieważ Bóg jest stwórcą, kreatorem, więc skoro Bóg nas tworzy, a jesteśmy trójjedyni, więc jasne jest, że nasz duch jest u Boga. Ale co to konkretnie znaczy? Przyznam, że można by tutaj całą debatę przeprowadzić i tak nie doszlibyśmy do konsensusu. Podobne mam jakby zdania na ten temat. Księga Rodzaju podaje taki opis stworzenia człowieka, że Bóg tchnął dech życia w proch ziemi i człowiek stał się duszą żyjącą. Tam są takie sformułowania, które z hebrajskiego coś więcej oznaczają. Ten dech życia w ruach, ciało jest jasne. I nefesh, czyli ta dusza żyjąca, dusza istniejąca, istota żywa, chyba tak to jest przetłumaczone w warszawce i w tych starszych przekładach. No więc pełna zgoda z pastorem Andrzejem, że ten duch jest w posiadaniu Ojca, zanim człowiek powstał. W sensie on miał tego ducha i tchnął tego ducha, zanim człowiek stał się człowiekiem. Tylko że to jest już gdzieś tam, tak jak tu pastor wspomniał, byśmy mogli do jutra rozmawiać, bo to są rozważania już filozoficzno-teologiczne. Natomiast tak to rozumiem na podstawie tego krótkiego wersetu zawartego w Księdze Rodzaju. To ja się zgadzam. Dobra. No to było takie pierwsze ogólne pytanie, więc myślę, że potem będą one bardziej takie ubarwione i bardziej rozszerzone. Drugie pytanie będzie bardziej z takiej natury eschatologicznej. Brzmi ono tak. Jest to fragment z Mateusza, 10 rozdział, 22, 23 werset, a mianowicie: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. No i pytanie brzmi, jaki czas miał na myśli Jezus, odnosząc się do obejścia wszystkich miast i do obejścia wszystkich miast Izraela? Czy mamy to rozumieć w takim kontekście, że tamci apostołowie za czasów Jezusa mieli obejść wszystko, znaczy wszystkie miasta Izraela, no i
miał przyjść Syn Człowieczy, czy bardziej no, mamy wyczekiwać tego dnia, teraz wciąż i mamy tu rozumieć ludzi, którzy zwiastują wciąż Ewangelię w Jerozolimie i we wszystkich miastach Izraela. Myślę, że na tym polegało to pytanie. Ja zacznę, bo ja lubię eschatologię bardzo. Nie zrozumieli w 10 rozdziale. My też za pośrednictwem samego 10 rozdziału nie zrozumiemy. Dlatego jakby dłuższe wytłumaczenie znajdujemy, kiedy oni już troszkę więcej wiedzą, troszkę więcej się nauczyli od Jezusa Chrystusa. Znajdujemy w 24 rozdziale tej Ewangelii. Poza tym musimy pamiętać, że Ewangelia Mateusza jest Ewangelią skierowaną wprost do Żydów. Pewne rzeczy są niezrozumiałe dla Europejczyka. My nie mamy takiego poznania Księgi Daniela na przykład, jaką mają Żydzi i nie będziemy mieć takiego poznania, przynajmniej nie dziś. Natomiast dla nich to było trochę jaśniejsze, ale skoro nawet dla nich to było trudne, więc to nie będzie łatwe. I w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Pan Jezus troszkę więcej mówi i najważniejszy fragment tego rozdziału to są słowa Pana Jezusa: nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się wydarzy. On tak kończy. Okej, no jakby musimy je zrozumieć w sposób taki, że Pan Jezus nie skłamał i się nie pomylił. Skoro nie skłamał i się nie pomylił, to znaczy, że nie mówił o pokoleniu, do którego mówił. Bo gdyby mówił do pokolenia i o pokoleniu, do którego mówił, to byłyby tylko dwie możliwości. Pomyliło mu się, bo nie stało się to wszystko, zanim to pokolenie wyginęło, lub skłamał. I o jedną i o drugą rzecz podejrzewać Pana Jezusa nie możemy. Chrystus na pewno się nie pomylił i na pewno nie skłamał. W związku z czym nie mówił o tym pokoleniu. Więc powiedział, że pokolenie, które wejdzie w ten opis, nie przeminie, aż to wszystko się wydarzy. No i to się bardzo pokrywa na przykład z Księgą Daniela, że czas ucisku potrwa 7 lat. I pokolenie, które wejdzie w czas ucisku, w czas wielkiego ucisku, w czas gniewu Bożego, to ono nie przeminie, zanim się to wydarzy, dlatego że pokolenie ma znacznie więcej niż 7 lat. Więc wchodzący w ucisk przeżyją wszystko, co tutaj jest opisane. No i teraz na podstawie tego wszystkiego twierdzę, że to jest mowa eschatologiczna, ale ona nie dotyczy mnie i ciebie w tym wymiarze, że na przykład ten najsłynniejszy werset, który gdzieś tam wykorzystują ludzie chcący postawić na uczynkowość, czyli kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Ale Pan Jezus mówi o wytrwaniu w miłości w tych trudnych czasach, które będą w czasie ucisku i faktycznie święci czasu ucisku będą oddawać życie za Jezusa Chrystusa. Natomiast dzisiaj mamy czas łaski, mamy czas zupełnie inny niż ten opisany w Ewangeliach Mateusza w 24 rozdziale i w 10 rozdziale. I jeszcze później uczniowie nadal tego nie rozumią, więc my też do końca tego nie musimy rozumieć, bo jeszcze tuż przed odejściem Chrystusa w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, pytają Go: dobra, już dobra, to powiedz, jak to będzie z tym końcem świata. I Pan Jezus mówi, że zajmijcie Wy się głoszeniem Ewangelii. I chyba to jest najlepsza odpowiedź, nie? Że nie musimy wszystkiego rozumieć z mowy eschatologicznej. To, co musimy robić i rozumieć, to, że teraz jest czas głoszenia Ewangelii i powinniśmy się na tym skupić. Generalnie zgadzam się, tam tylko jeszcze dodam, że w tym 24 rozdziale ważna jest sekwencja zdarzeń. Trzeba po prostu go przeczytać cały i zobaczyć, że ta wypowiedź Pana Jezusa znajduje się mniej więcej tam w połowie tego rozdziału, ale wcześniej Pan Jezus wiele już powiedział. I pozornie to, co powiedział wcześniej, kłóci się z tym, co powiedział później, ale pozornie, bo pierwsza część jest skierowana do Kościoła, druga część jest skierowana właśnie do Izraelitów, którzy będą pod wielkim uciskiem. No i część z nich to przetrwa po prostu. Ci, którzy uwierzą, ci, którzy zaufają, przetrwają. Myślę, że tyle wystarczy, natomiast ja nie lubię spekulować w tych sprawach. Jeżeli ktoś lubi spekulować, no to zaraz się ze mną pokłóci, a ja nie mam ochoty na to. Ja myślę, że wielu, którzy nas słuchają, znowuż się zawiodą, bo znowuż się zgadzamy. Ale chciałbym tylko tutaj dodać do tego 24 rozdziału Ewangelii Mateusza
czwarty, piąty werset, w którym Pan Jezus mówi: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą i wielu zwiodą. I myślę, że my jesteśmy w tym czasie, żebyśmy właśnie uważali, tak, że żebyśmy uważali, żeby nas nie wprowadzono w błąd, żeby nas nie zwiedli różnymi rodzajami teoriami i rzeczami dotyczącymi końca przyjścia. Jako wierzący, idący za Panem, czytający Boże Słowo, będziemy wiedzieli, kiedy to się stanie. Może mi jeszcze pastor nie odkłada mikrofonu, bo poruszył tutaj pastor fragment z pytaniem, które odrzuciliśmy, ale jednak widzę, że się przewinęło, a pamiętam je. Padło takie pytanie, którego de facto nie mamy tutaj przygotowanego, ale jest na liście rezerwowych. Skorzystam z okazji. No właśnie, o co chodzi z tym, że wielu przyjdzie pod moim imieniem? Wątpię, że jeśli by ktoś tutaj przyszedł i powiedział: ja jestem Jezus Chrystus, no to czy chodziłoby o to, nie? Bo wątpię, czy ktoś z nas wierzących uwierzyłby w to, że ktoś jest Jezusem. Więc rozumieć przez słowa, że wielu przyjdzie pod moim imieniem i powie: ja jestem pomazańcem, ja jestem Chrystusem. Może coś pastor więcej na ten temat powiedzieć, albo... Znaczy, ja tylko powiem tak, że myślę, żebyśmy byli zdziwieni, jak wielu dzisiaj chodzących ludzi do kościoła uwierzyłby w to, że ktoś przyjdzie i powie, że on jest Chrystusem i poszliby za nim. Okej, okay, dobra. Taki przykład podam. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że już Mesjasz, Jezus Chrystus, jest na ziemi. I tylko, że jest problem, że jest kobietą. Jest Chinką. Miliony ludzi w to uwierzyło, więc twierdzenie, że ludzie by nie uwierzyli, no to jest bardzo optymistyczne. Stan Kościoła jest dzisiaj, to jest moje zdanie oczywiście, jest tragiczny, a ludzie przeraźliwie poszukują jakiejś nadziei, więc uchwyciliby się. Tak myślę, że uchwyciliby się tego oszustwa. Do 19 października 2022 roku, czyli do dzisiaj, 267 powiedziało, że są Chrystusami. Tytułują ich papieżami. 267 osób przez 2000 lat powiedziało, że jest tutaj w zamian za Chrystusa, jest tutaj namiestnikiem Chrystusa. Tytuł papieża, ten oficjalny długi tytuł, który tu nie będę przytaczał, dokładnie tyle oznacza, że oni są tutaj Chrystusami na ziemi. 267, więc to taka dosyć spora liczba. Mało tego, znaczna część z nich pozwoliła sobie powiedzieć, że są nieomylni tak jak Bóg. Tak powiedzieć o sobie może tylko Chrystus, więc ten werset nie jest jakąś legendą i jakimś mitem. Pan Jezus zapowiedział odstępstwo, które trwa do dzisiaj i jeszcze przez jakiś czas potrwa. Ja tylko dodam do tego, co powiedział pastor Bartek, że jest takie nauczanie Kościoła, w którym jest stwierdzenie, że jeżeli papież myśli, to myśli Bóg. Tak? Więc myślę, że dalej nie trzeba kontynuować. No, byłoby to jednak mocno powiązane. Koniec, następne pytanie. Dobra. Pismo mówi: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Apostoł Paweł odniósł to do otrzymywania przywileju, wynagrodzenia, wsparcia dla braci pracujących dla Królestwa Bożego i zajmujących się głoszeniem Ewangelii. Pytanie brzmi: czy więc w takim wypadku każdy inny fragment, w którym jest mowa o wole, jako właśnie zwierzęciu, możemy analogicznie przełożyć na pracę człowieka wierzącego i szukać odpowiedzi na przykład w pracy wołu na kartach pisma? Czy może zakładać się jednorazowy precedens w tym właśnie wyjaśnieniu Pawła? Tak więc w każdym innym fragmencie wół to wół, a człowiek to człowiek. Podobnym jest fragment jeszcze: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. A tych dwoje będzie jednym ciałem. Paweł mówi: tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Pytanie podobne. Precedens jednego fragmentu, czy pewna wskazówka do schematu zrozumienia pisma? Jeżeli precedens, to czy Paweł nie za dużo razy sobie precedensował? Czy może jest to kwestią objawienia od Pana, a może wiedzy wynikającej z wykształcenia Pawła jako faryzeusza? Może ja zacznę, tu jest dużo pytań.
No tak, tak, jest, jest, ale no to właśnie możemy to podzielić. Po pierwsze, także należy odrzucić wszystkie te wydumki, które sugerują, że Paweł sam z siebie był autorem tam pewnych porównań. No tak robią ludzie, którzy za wszelką cenę chcą wyrzucić pisma Pawła z Nowego Testamentu. A propos tego wołu i nie zawiązywania mu pyska, przecież tam wszystko jest jasne, bo tam jest napisane, że to nie jest napisane ze względu na woły. Więc, no tak, tak. Więc tak. Skoro tak, no to o czym my tu debatujemy? To jest sprawa jasna i prosta. No ale teraz, czy każdy inny fragment, w którym jest mowa o wolę, możemy oprzeć jako... Przy każdym innym fragmencie człowieka. Nie ma informacji o tym, że to jest napisane ze względu na zwierzę lub też ze względu na jakiegoś człowieka. No to tak jakbyśmy... Jezus powiedział, jestem drzwiami. To czy każde drzwi w Biblii są Chrystusem? No przecież absurd jest kompletnie. No trzeba czytać Biblię ze zrozumieniem. No, nie chcę obrazić autora pytania, ale no jest dosyć tak niepoważne, nieprzemyślane to pytanie. Sprawa tam jest jasna, oczywista, jeśli chodzi o tego woła. Natomiast jeśli chodzi o małżeństwo, jaki tu ma ktoś problem? No, skoro mąż i żona są jednym ciałem i każdy, kto jest w małżeństwie, wie, że to nie jest ani proste, ani łatwe, a możliwe tylko wtedy, kiedy ludzie są oddani Chrystusowi, no to musi to obrazować Kościół. Nawet bym powiedział więcej, że małżeństwo to jest taki mały Kościół. Rodzina to jest taki mały Kościół. Więc tu też sprawa jest jasna. Nie wiem, dlaczego ktoś szuka tutaj jakiejś nieścisłości albo pomyłki ze strony apostoła Pawła. Ktoś? Myślę, że musimy pamiętać o tym, żeby każdy fragment, który czytamy, zawsze czytać z kontekstem, tak, że co jest przed, co jest po, żebyśmy właśnie nie brnęli w takie różnego rodzaju tłumaczenia, tak, żebyśmy rozumiejąc to, co Paweł chciał do nas napisać, czy inny autor, zawsze spojrzeli, o co mu chodzi wcześniej i do czego zmierza. No tak, ale Paweł tutaj właśnie wyciągnął fragment ze Starego Przymierza i użył je do tej konkretnej sytuacji, nie? To bardziej chodzi o to właśnie. Tak, ja też tak rozumiem to pytanie, że ktoś ma jakieś tam obawy, że Paweł wyciągnął właśnie werset z kontekstu, by dopasować go do swojej teorii, akurat w tym przypadku, znaczy no może nie teorii, do swojej nauki, w tym przypadku dotyczącej ewentualnego wynagrodzenia za służbę, bo przecież od tego się zaczęło pytanie. Problem się bierze stąd, że my trochę próbujemy zrobić gradację pism. To jest bardzo niebezpieczny precedens, taka gradacja pism. Jakkolwiek to kogokolwiek nie obruszy, to całe pismo jest tak samo natchnione. Ten sam Bóg stoi za każdym jednym wyrazem w Biblii. I słowa apostoła Pawła, czy z pióra apostoła Pawła, dla chrześcijanina biblijnie wierzącego mają taką samą wartość. Taką samą wartość, jak słowa Jezusa Chrystusa zapisane w tym Słowie Bożym. To nie jest tak, że wypowiedzi Pana Jezusa są na piedestale, a wszyscy pozostali to trzeba podważać. Nie, one wszystkie mają taką samą wartość. Całe pismo jest natchnione przez Boga. I Paweł nie zrobił nic innego niż zrobił Chrystus. Chrystus nie zrobił nic innego niż zrobił Paweł. To znaczy wziął jakiś fragment Starego Przymierza, wyciągnął go prawie że z kontekstu i Chrystus to sobie w ogóle pozwolił powiedzieć tak. No jest napisane, no ale teraz siadać, a ja wam wytłumaczę, co tam jest napisane. To jest jakby nic dziwnego, jeżeli to jest zrobione z natchnienia Bożego, czyli z dawcy tego słowa, z tego, który ma prawo interpretować i tłumaczyć. Sama Biblia o tym mówi, to już nie Paweł, tylko jeśli dobrze pamiętam, to jest w drugim liście Piotra lub pierwszym liście Piotra, jest napisane, że wszelkie proroctwa Pisma nie są do dowolnego wykładu, ale musi je tłumaczyć Duch Święty. I kiedy Paweł wziął werset Starego Przymierza i go objaśnił na rzecz wynagrodzenia w służbie, to nie zrobił tego Paweł,
tylko zrobił to Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego. Więc to jest wypowiedź Boga, a nie Pawła. Mhm. I my to musimy uwzględnić. A Bóg ma prawo wziąć swoje słowo i dowolnie je zinterpretować i wykorzystać ku dowolnej jego nauce. Tego nie wolno robić nam dzisiaj, bo kanon jest zamknięty. Ale oni tak mieli robić. Takie było Boże polecenie. Czyli tutaj twoja odpowiedź, pastorze Bartku, jest bardziej to, że zostało mu to objawione po prostu, tak? Że tak, że tak i tak trzeba to rozumieć. Sam Bóg to powiedział przez tego Pana. Mhm. I tutaj też jeszcze tylko ja dodam, bo właśnie gdzieś tak czytając pismo mi to zapadło w pamięć. To jest z piątej księgi Mojżeszowej, 29 rozdział, 29 werset. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Także myślę, że tutaj właśnie, jak pastor Bartek mówił, że jest to kwestią bardziej właśnie objawienia i tego, że już ten kanon jest zamknięty. No to, to jeszcze jako puenta. Młócącemu wołowi nie zawiązły pyska. To jest rodzaj przykazania, które obowiązywało Izraelitów. A w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy. Może przeczytaj, czytaj tak od pierwszego, bo ja nie widzę za bardzo. Dlatego pełniąc tę posługę, zleconą według okazanego nam miłosierdzia, nie poddajemy się. Wyrzekliśmy się raczej tego, co wstydem skrywane. Nie postępujemy przebiegle i nie przykręcamy Słowa Bożego, ale w świetle prawdy i przed obliczem Boga stawiamy sobie samych wobec każdego ludzkiego sumienia. A jeśli nawet głoszona przez nas dobra nowina jest zakryta, to jest tak w przypadku tych, którzy giną i nie giną, niewierzących, których umysł zaślepił Bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Tutaj czytaliśmy o tym, że ten świat, przepraszam, Bóg tego świata potrafi zaślepić oczy nawet czytelnikom Słowa Bożego i później bardzo dziwne rzeczy wychodzą w wszelkiego rodzaju rozmowach. Natomiast jest napisane, że światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, dociera do tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. I w świetle Chrystusa, w świetle tego, czego Chrystus naucza, rozumiemy słowo Starego Przymierza, tak jak powinniśmy go rozumieć. Żydzi, my to wiemy, oni tego nie wiedzieli. Żydzi nie rozumieli do końca Słowa Bożego. Dlatego potrzebowali proroków, dlatego potrzebowali tych, którzy im nieustannie to słowo przynosili. Natomiast Chrystus przyszedł i rzucił na to światło. I my patrząc wstecz jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wielkie bogactwo jest w księgach Starego Testamentu. To tak a propos tych, którzy twierdzą z kolei, że Stary Testament nie należy czytać, bo, no bo po co? My jesteśmy już przecież w Nowym Testamencie. No jak nie czytasz Starego Testamentu, to po prostu nie rozumiesz nowego tak naprawdę. Więc nic dziwnego w tym, że czy to Paweł, czy to Chrystus, nie tylko zresztą Paweł, ale również inni autorzy z Nowego Testamentu korzystali z pism Starego Testamentu. I czasami też je umieszczali, te wersety, w takich dziwnych konfiguracjach, że trzeba by się dobrze zastanowić i trzeba się dobrze zastanowić, o co tak naprawdę im chodzi. Ale oni też mieli to samo objawienie. Oni mieli objawienie Ducha Świętego, więc nic w tym nie ma dziwnego. Ale też przestrzegam, tak jak tutaj bardzo Bartek powiedział, przestrzegam przed tym, żeby nie próbować nawet, a ja się spotykam z tym często, nie próbować podważać natchnienia pism Nowego Testamentu, a tutaj szczególna nienawiść jest do ksiąg Pawła. Dlatego, że Paweł ze swoją teologią bardzo, ja powiem tak, Paweł ze swoją teologią kalwinistyczną bardzo nie leży wielu ludziom, bardzo. Dlatego, że rzeczywiście w pierwszym momencie czytając Pawła zastanawiamy się, no o co tutaj chodzi, przecież to nie ma wiele wspólnego ze Starym Przymierzem. No bo nie ma. Właśnie o to chodzi, że nie ma.
bo stare się skończyło. Ale Paweł pokazuje, jak to się stało, że się skończyło i co przyszło w zamian. I jak to się naprawdę wspaniale ze sobą połączyło. No nie chcę odmówić, bo długo bym musiał. Nie no, czas mamy, więc śmiało. Znaczy, ja chciałbym tylko taki przykład podać. Myślę, że każdy z nas gdzieś pewnie już słyszał o takich rzeczach. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna czytać Boże Słowo od Starego Testamentu, to na pierwszym rozdziale pierwszej Mojżeszowej kończy. Nie rozumie tego wszystkiego, co jest czytane, ale kiedy przeczyta najpierw Nowy Testament i spojrzy na Stary Testament, tak jak pastor Andrzej powiedział, w świetle Chrystusa, tak o wiele łatwiej jest zrozumieć to, co jest w Starym Testamencie, tak? No to takie krótkie pytanie. Muszę o tym powiedzieć. Proszę bardzo, proszę pastorze. Bardzo wielu zwolenników czczenia szabatu, jak już nie mają żadnych argumentów, mówi popatrz sobie do pierwszej Mojżeszowej. Tam jest napisane, że Bóg dnia szóstego zakończył i później odpoczął. No więc my też odpoczywamy. Ale przepraszam, Pan Jezus co powiedział? Ja działam i mój ojciec odpoczywa. Ja działam i mój ojciec działa aż dotąd. Czyli nie chodziło o fizyczny odpoczynek, który był zlecony Żydom, ale chodziło o zrozumienie, że kiedy Bóg kończy swoje dzieło, to my odpoczywamy. I każdy, który narodził się na nowo, to świetnie to rozumie. Ja odpoczywam 7 dni w tygodniu, dobrze mi z tym. Dobra, ja też muszę coś sprostować. Nie, no. Śmiało. Paweł był kalwiński, tylko Kalwin był biblijny, Pawłowy. Aha, dobra, czyli takie małe sprostowanie. Taka gra słów. Okej. Jak rozumieć ten fragment Łukasza 14, werset 12 do 14? Powiedział też do tego, który go zaprosił: gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I pytanie, czy oznacza to, że nie mogę zapraszać na obiad swoich przyjaciół, krewnych, braci, sąsiadów, a jedynie ubogich, ułomnych, chromych i ślepych? Czy może to, że więcej mam zapraszać tych drugich aniżeli pierwszych? Czy powszechną praktyką wśród chrześcijan jest zapraszanie na obiad ubogich, ułomnych, chromych i ślepych? Nic się nie stanie, jak ktoś dosłownie zrozumie ten fragment Bożego Słowa, tak bardzo dosłownie, tak bardzo bez jakiejkolwiek interpretacji, bez tego wszystkiego, co za chwilę powiem, to nic się nie stanie, nikomu z tego powodu się krzywda nie stanie, a wręcz uświęci go to, gdzieś go to popchnie we właściwym kierunku. Natomiast znowu musimy pamiętać, że Biblia nie jest spisana przez przypadkowych ludzi. Sytuacje te, o których czytamy i przykłady, o których czytamy, nie wydarzyły się w przypadkowych realiach. Wydarzyły się 2000 lat temu w konkretnym państwie, w konkretnej kulturze i w konkretnym kontekście historycznym w Izraelu, starotestamentowym Izraelu. I z punktu Europejczyka pewne rzeczy są po prostu niezrozumiałe, dopóki nie sięgniemy do kontekstu kulturowego i historycznego tamtych czasów. Żydzi mieli taki zwyczaj, że byli bardzo gościnni dla wszystkich, którzy jakby odpowiadali im statutem społecznym i w ogóle. I to jest ta pierwsza grupa ludzi. U nas jest trochę podobnie. My z taką gościnnością nie mamy problemów. Bardzo to tak spłycę, nie mamy problemu być gościnni dla swoich przyjaciół. I Pan Jezus zwraca uwagę, że my mamy być też gościnni dla tych, którzy myślą inaczej. Tak jak on jest gościnny dla tych, którzy myślą inaczej, na przykład zasiadając do stołu z celnikami i prostytutkami, co bardzo jakby dziwiło, jak to rabi siada z prostytutką i celnikiem do stołu. Prostytutką i celnikiem, a nie faryzeuszem i sadyceuszem kultywującym i chcącym go zabić, żeby była jasność, że to nie jest, bo niektórzy zwolennicy ekumenii próbują to tak przekręcić. Osiadał z celnikiem i prostytutką, a nie ze zwierzchnikami obrzydliwej religii.
No i w tym fragmencie chodzi o to, żebyśmy byli gościnni też względem innych, a może nawet byli dla nich gościnni, zmuszając się, bo dla tych gościnni jesteśmy z własnej natury. I ten fragment jest powtórzony na przykład w liście do Tymoteusza, kiedy są kryteria starszych, jednym z kryteriów, jaki ma być starszy, jest gościnność. I słowo tam użyte właśnie mówi o niegościnności względem tych, z którymi się lubimy, tylko że mamy być gościnni względem tych, którzy mają inne poglądy niż my. Teraz wracając do Łukasza. Dlaczego ta druga grupa jest w ten sposób opisanych? Powszechnym zwyczajem było na przykład, że ktoś, kto był chromy, trędowaty na przykład, ktoś, kto był trędowaty, był wykluczony ze społeczeństwa. To było tak brutalne i tak mocne, że kiedy trędowaty zbliżał się do, musiał się zbliżyć do normalnych rejonów, do rejonów, gdzie przebywają ludzie niechorzy, to miał obowiązek drzeć się na cały głos, nieczysty, że zbliża się trędowaty, zbliża się nieczysty. Nikt go nie mógł dotknąć, nikt go nie mógł ten. No i siłą rzeczy ci ludzie nie byli w gościnie. I Chrystus mówi, że to zmieni, że nawet ci ludzie mają być w gościnie. Dlaczego? Dlatego, że trąd w tamtych czasach równał się grzech. To było bardzo powiązane ze sobą tam cały ten proces oczyszczenia i w ogóle. I Chrystus w ten sposób pokazuje, i to jest jakby główna teza tego fragmentu, Chrystus w ten sposób pokazuje, że od tej pory On będzie gościł z grzesznikami. Nie tylko z tymi, którzy już mają wszystko poukładane. Inny fragment, którym Chrystus o tym powiedział, to na przykład fragment, że On tu przyszedł ze względu na chorych i dla chorych, a nie ze względu na zdrowych i dla zdrowych. To była ta rewolucja w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Więc podsumowując, to nie oznacza, że ja nie mogę z Tobą usiąść do obiadu, albo z Tobą, albo z Tobą, ale to oznacza, że moje życie nie może się kręcić wokół obiadów z Wami. Tylko ja jestem zobowiązany też iść na obiad z tymi, którzy myślą inaczej. Iść na obiad z tymi, którzy jeszcze mają niepoukładane życie w jednym celu. Pokazać im, jak poukładać życie. Wskazać im na Jezusa Chrystusa. Zgoda co do tego wszystkiego. Natomiast ja myślę, że Chrystus również wskazał na pewno uniwersalną prawdę. Mianowicie nasza ta zepsuta ludzka natura, a Żydzi tacy byli, bo tam nie było jeszcze czasu, kiedy mogli się rodzić na nowo, jeszcze Ducha Świętego nie było, więc byli jako grzesznicy egoistami. I niestety dzisiaj bardzo wielu ludzi także w kościołach pozostaje bez nowego narodzenia i są tacy sami grzeszni i egoistyczni. I Jezus mówi o czymś takim, nie zapraszaj ludzi, którzy w Twojej ocenie, z którymi w Twojej ocenie możesz zrobić jakiś dobry biznes. Czyli zaprosisz sobie starszych, pastorów, zawsze się tam byś mógł zakręcić wokół tego środowiska. Będziesz miał z tego jakiś interes. Nie będą Ci mogli powiedzieć nie, gdy będziesz o coś prosił. Zaproś ludzi bogatych, może jakiś biznes wejdziesz, może z nimi uda Ci się jakąś firmę otworzyć, ale jeżeli nie chcesz zapraszać ludzi, którzy w Twoich oczach są nikim, to bardzo źle o Tobie świadczy, bardzo źle. Dlatego nie ma problemu w tym przypadku człowiek, który jest narodzony na nowo, ponieważ on inaczej patrzy, zupełnie, inaczej rozumuje. On raczej zaprosi tych, którzy są w potrzebie, chociażby po to, żeby ktoś, kto ma problem, żeby się wyżywić, zje darmowy obiad na jego rachunek. I on nie oczekuje od tego człowieka czegoś w zamian. On chce mu pomóc, tak ukryty sposób, taki subtelny sposób chce mu pomóc. To jest znakomity przyczynek do tego, żeby w taki ukryty sposób wyrażać miłość wobec braci i sióstr. Także miłość wobec ludzi niewierzących, którym z jakichś powodów chcemy pomóc. Ale jest druga strona, tak jak powiedziałem, jest przeciwność tego, kiedy ktoś, zapraszając ludzi do swojego domu, robi selekcję i zaprosi tylko tych wybranych, tylko tych, którzy w jego ocenie mogą w jakiś sposób mu pomóc w jego, nazwijmy to, karierze,
ustawieniu się w kościele, no bo ja nie mam złudzeń, że ludzie też tak funkcjonują. Chyba, że ktoś ma złudzenia i powie, że to jest niemożliwe. Ja nie mam takich złudzeń. Myślę, że tyle. No, do tego, co tu pastor powiedział, to jeszcze taki dodatek. Czyli co, zamykamy pytanie. Dobra, dziękuję bardzo. Pytanie piąte. Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Jak w tym kontekście rozumieć te fragmenty? Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Łukasza, pierwszy rozdział od 5 do 6. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien mąż imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on żonę, jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. I ostatni fragment, Joba 1:1. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. No to, to może powtórzę. Jest pytanie? No to może jeszcze raz przypomnę. Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Jak w tym kontekście rozumieć te fragmenty, które właśnie były przeczytane o tej sprawiedliwości? Jeszcze jest Henoch, też można o nim wspomnieć. I gdyby, tak, Dawid według Bożego serca. Na pewno. I tych przykładów jest więcej. Nazywamy to pozornymi sprzecznościami w Słowie Bożym. Jeżeli czytamy Boże Słowo bez Ducha Świętego, to takich pozornych sprzeczności w tej chwili z marszu wymienię ze 30. I niektóre będą naprawdę zaskakujące. To jeżeli czytamy bez Ducha Świętego. Natomiast jeżeli czytamy Słowo Boże w obecności autora Bożego Słowa, w obecności Ducha Świętego, jeżeli studium Bożego Słowa poprzedzamy modlitwą o mądrość, o zrozumienie, to nagle okazuje się, że Biblia nie ma pozornych sprzeczności, znaczy ma pozorne sprzeczności, ale to nie są żadne sprzeczności. I to jest taki fragment. I ten fragment mówi o tym, żeby, czy tam jakby połączenie tych fragmentów mówi o tym, że to, że my wszyscy nie potrafimy żyć świętym życiem, nie oznacza, że ktokolwiek z nas może dojść do wniosku, że no to ja se będę żył jak chcę, a Bóg mnie zbawi. Nie, wtedy cię Bóg po prostu nie zbawi. Ty nie jesteś człowiekiem zbawionym. Połączenie tych fragmentów na współczesne realia to jest coś takiego, że ty nie jesteś w stanie nie grzeszyć. I prawdą też jest biblijną, że Chrystus zmarł za grzechy, które twoje grzechy i moje, które popełnisz jutro, które ja popełnię pojutrze. Ja powiem więcej, Chrystus zmarł za wszystkie najohydniejsze grzechy, jakie mi się przytrafią i pomimo tego, że one mi się przytrafią, ja będę w niebie, bo On się stawia przed swoim Ojcem za mnie. Ale to nie upoważnia mnie do zaplanowania tych grzechów. To nie upoważnia mnie do tego, by nie przejmować się wersetem mówiącym o tym, że mam z bojaźnią i drżeniem sprawować swoje zbawienie. To mnie nie upoważnia do tego, by wieczorem nie zastanowić się, co się w tym dniu nie podobało Panu Bogu i podjąć decyzję, że jutro zrobię zupełnie inaczej. Będę się mojemu Bogu podobał. Zwłaszcza tam, gdzie upadam, więcej nie upadnę. I to jest dokładnie tak samo. Biblia mówi, że nikt nie jest w stanie tak żyć, by uczynkami wejść do nieba. Nikt nie jest w stanie tak nienagannie żyć, by nie usłyszeć wyroku śmierci przed wielkim białym tronem. Ale ta sama Biblia zachęca nas przez bohaterów wiary, by wieść nienaganne i święte życie. Życie, o którym Bóg powie, to jest święte i nienaganne życie. To nie jest sprzeczność. To jest po prostu zrozumienie całości, jak to ma funkcjonować, jak to ma wyglądać. Znowu przykład. Ktoś powie, ja jestem zbawiony, nawet kiedy grzeszę. On będzie miał rację. Ale jeżeli on powie, czy myśli, że w związku z tym mogę robić i żyć, jak mi się podoba, no to nie. To już nie jest prawda. I to są te pozorne różnice, pozorne sprzeczności. Więc nikt z nich
z tych wspomnianych przez Ciebie bohaterów wiary nie żył takim życiem, by nie potrzebować Boga do zbawienia, jednocześnie każdy z nich żył takim życiem, które świadczy o tym, że Bóg był w ich życiu kimś cennym, kimś ważnym i kimś wyjątkowym, tak jak dla nas powinien być cennym, ważnym i wyjątkowym. Mianownikiem, który łączy to wszystko, i tutaj pastor Bartek w większości już powiedział, jest 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że przez wiarę, tak, przez wiarę Noe, przez wiarę Henoch, a więc tym mianownikiem, które łączyło to wszystko i łączy, to jest ta wiara, którą mieli. Ważna jest też perspektywa. Zależy, jak spojrzymy na życie tych ludzi, ponieważ z punktu widzenia Słowa Bożego byli takimi samymi upadłymi grzesznikami jak wszyscy. Natomiast, kiedy spojrzymy na tych ludzi przez pryzmat tych wszystkich, którzy w tym czasie żyli, to ci ludzie wyróżniali się w sposób niezwykły, nadzwyczajny. I dlatego na tle innych ludzi Bóg mógł powiedzieć, że oni są sprawiedliwi. Ale to, jak już słyszeliśmy, nie zmienia faktu, że byli jednocześnie potrzebującymi zbawienia grzesznikami. Dobrze. Pytanie, albo najpierw przeczytam. Łukasza 11, wersety od 24 do 26. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go wymiecionym i przeozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Czy na podstawie tego fragmentu można sądzić, że Pan Jezus wyrzucał demony tylko z tych, którzy mieli się w przyszłości narodzić na nowo i mieć Ducha Świętego? Wyrzucając demona z osoby, w której nie zamieszka Duch Święty, miał świadomość, że jego stan będzie jeszcze gorszy, bo zamieszka w nim 7 gorszych duchów. Czy może Pan Jezus nie wiedział, kto przyjmie Ducha Świętego? Pytania bardzo intencjonalne, jakby z góry założona teza i według tej tezy zadajemy pytanie. Pomijmy to, czego Pan Jezus nie wiedział, bo w tym przypadku można powiedzieć, że nie wiemy. Po prostu. Pan Jezus rzeczywiście pewnych rzeczy nie wiedział. Na przykład mamy taką historię, kiedy Pan Jezus wobec poganina mówi, że takiej wiary on nie zobaczył z Izraelu, zdziwił się. Więc można powiedzieć, że był zaskoczony. Jak Biblia mówi, że zdziwił się, no to się zdziwił, to nie jest tylko ozdobnik. Ale a propos w ogóle całej tej sytuacji. Ja się dziwię, że ktoś jeszcze tam nie poszedł dalej, nie zadał pytania, to w takim razie czy wierzący może mieć demony? Bo też się prosi, żeby tutaj ktoś takie pytanie zadał. Mówimy o sytuacji, w której komuś okazano łaskę. Jeśli rzeczywiście z jakiegoś człowieka zostały usunięte demony, wyrzucone demony, została okazana mu łaska i uczynił to Pan Jezus. I teraz przypomnijmy sobie historię z 10 trędowatymi. Jeden wrócił podziękować, a Pan Jezus mówi, a co z 9? Co z nimi? Nie wiemy, jakie było życie tamtej 9, co się stało w ich życiu, tego nie wiemy. Aczkolwiek coś mi tak gdzieś wewnętrznie mówi, że ten trąd tam wrócił do nich z powrotem. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, no to dobrze, człowiek został oczyszczony. I co dalej? Co dalej? Możesz różnie postąpić w swoim życiu. Możesz na przykład ze świadomością, że jesteś wolnym człowiekiem, już nic ci nie grozi, rzucić się w grzech. Bo ci nic nie grozi. No i niestety zapłacisz za to 7-krotnie mocniej i gorzej niż do tej pory. Jest tu pewna tajemnica i zgadzam się, że nie wszystko wiemy, jak to jest, że Bóg kogoś uwalnia, a później ten człowiek jest w jeszcze gorszym stanie.
Nie mam na to odpowiedzi, bo tu jest kilka różnych odpowiedzi, wzajemnie się wykluczających nawet. Natomiast dla nas to oznacza tyle, że jeżeli spotkała cię łaska, jeżeli Bóg cię uwolnił od narkotyków, od alkoholu, od związania demonicznego, a ty to zlekceważysz, to na co liczysz? Że co się stanie? Że to tak będzie już miło i sympatycznie do końca życia? Nie. Może się zdarzyć, że po prostu to wróci z jeszcze większą siłą, z jeszcze większą mocą, jeżeli nie oddasz Bogu chwały, jeżeli nie posłuchasz Bożych ostrzeżeń. Ja powiem jeszcze coś bardziej przekornego, że to nawet może się w ogóle nie wykluczać ze zbawień tego człowieka. Możesz popaść z powrotem w grzech z powodu swojej głupoty i powodu swojego nieposłuszeństwa. Natomiast ta historia uczy nas, że niczego, co Bóg dla nas uczynił, nie należy lekceważyć. Nie należy odwracać się od tego, nie zwróciwszy uwagi na to, co Bóg dla mnie zrobił. No może tyle, bo jeszcze wiele trzeba powiedzieć. Znaczy ja tutaj ewidentnie widzę jakby przestrogę, tak, Pana Jezusa przed tym, że kiedy właśnie doświadczymy tej łaski, to żebyśmy uważali. I tak naprawdę to jest taki też argument, kontrargument przeciwko kalwinizmowi, że mamy wolną wolę, tak, jeżeli jesteśmy, doświadczymy łaski, tak, jesteśmy czyści, to my podejmujemy decyzję, co dalej robimy ze swoim życiem, jak to nasze życie będzie wyglądało. Ale najważniejszy chyba z tego fragmentu jest 28 werset, gdzie Pan Jezus mówi: szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. I właśnie to jest taka przestroga, że kiedy nie stosujemy, nie słuchamy Bożego Słowa, to mogą wydarzyć się takie rzeczy w naszym życiu, że wrócą demony, że wrócą zniewolenie, że wróci uzależnienie, które zostało nam zabrane. Jeżeli nie żyjemy Bożym Słowem codziennie, jeżeli nie słuchamy tego, co Bóg do nas mówi, to możemy się spodziewać tego, że nasze życie wróci na stare tory. No i doczekaliście się, bo ja to rozumiem inaczej. W końcu. Nie, żartuję. To, co powiem, żeby być uczciwy, skoro pytanie padło, to nie jest podstawa wiary. Ja nie wymagam od nikogo, żeby ktoś tak wierzył, tak to rozumiał. Moje poznanie też jest poznaniem cząstkowym, ale na dzień dzisiejszy tak rozumiem, jak odpowiem. Dokładnie tak, jak w tym pytaniu jest zadane, tak to rozumiem. Czyli, że Chrystus wiedział, kto będzie ochrzczony Duchem Świętym, a kto nie. Kogo On zdecyduje ochrzcić Duchem Świętym, a kogo nie. Kogo On predystynuje jeszcze przed założeniem świata do tego, że będzie ochrzczony Duchem Świętym. Nie znam powodów, bo Biblia ich nie podaje. Dlaczego jedni otrzymują Ducha Świętego, drudzy nie. Ale Biblia wiele o tym mówi, że takie, że to wola Boga, a nie twoje czy moje starania. Dokładnie tak rozumiem, że dlatego Chrystus nie uwolnił wszystkich od demonów, a takich fragmentów w Biblii jest więcej, że wiedział, że jeśli uwolniłby tego człowieka od demona, a ten człowiek nie otrzyma Ducha Świętego, no to przyjdzie 7 gorszych. I stan końcowy tego człowieka będzie gorszy niż początkowy. Tu jedynie, co się nie zgadzam z tym pytaniem, to tam jest taka teza, że ja rozumiem to tak, że ktoś myśli, że to wszystko było tak, że to w dzień Pięćdziesiątnicy było wylane. To nie jest prawda. To nie jest tak, że Duch Święty przed dniem Pięćdziesiątnicy nie był wlewany w ludzi. Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus, uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Chrystus przyszedł przez drzwi, jest napisane wprost, że tchnął i dał im Ducha Świętego, zanim było wylanie Ducha Świętego. W Starym Testamencie jest bardzo wiele przykładów, tylko to byli pojedynczy ludzie, być może ci, których uwolnił Pan Jezus od demonów, otrzymywali od razu Ducha Świętego z woli Jezusa Chrystusa, być może otrzymali w dzień wylania Ducha Świętego na wszelkie ciało i jakby takie duże wylanie Ducha Świętego. Ale tak, dokładnie tak wierzę, że Chrystus nie uwalniał tych, którzy nie mieli otrzymać Ducha Świętego. Być może robił to z powodu wielkiej miłości, by stan końcowy tych ludzi nie był gorszy niż początkowy. Jednocześnie, żeby być uczciwym,
To polega też na tym, że gdyby zapytać tych ludzi, czy chcą otrzymać Ducha Świętego, oni odpowiedzieliby, że go nie chcą otrzymać. A gdyby zapytać kogoś, kto jest w ten sposób predestynowany, czy chce Ducha Świętego, taki człowiek powiedziałby, że tak, chce Ducha Świętego. No więc jakby uważam, że ten fragment jest potwierdzeniem kalwinizmu. No bardzo fajnie i ciekawie pastor właśnie, pastor Bartek poruszył to, że nie uwalniając go, no bo Jezus wiedział, no bo Bóg też również miał ten dar proroczy, wiedział, że ten stan człowieka może być jeszcze gorszy. Nie? Czyli jednak nie otrzymanie czegoś nie oznacza, że otrzymaliśmy część Bożego sądu, a wręcz przeciwnie, łaskę Bożą, miłosierdzie, miłość. Fajnie. Jeszcze do tego dopowiem, żeby to skomplikować trochę. Życie nie jest takie dwubarwne, jakbyśmy chcieli. Znam ludzi, którzy zostali uwolnieni od alkoholu i po paru miesiącach wrócili. Mówi pastor tutaj, że zostali uwolnieni przez modlitwę, przez ten. Tak. To nie była jakaś tam terapia, tylko zostali uwolnieni. W wyniku tego uwolnienia zachowywali się tak, jak tego od nich by się oczekiwało, czyli no, modlili się, byli gorliwi i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie wrócili do alkoholu. I teraz jest pytanie, jak to jest możliwe? Możliwe jest to, znaczy na pewno było tak, że ci ludzie nie narodzili się na nowo. To co do tego nie mam wątpliwości, żadnej. Natomiast dlaczego zostali uwolnieni? To było autentyczne uwolnienie. Nie, to nie było coś sfingowanego, tylko to było autentyczne uwolnienie. Ja uważam, że zostali uwolnieni, ponieważ Bóg się nad nimi zlitował. Okazał im miłosierdzie. Do tego mnie przekonuje inny werset Biblii, który mówi, Nowego Testamentu, który mówi, że Bóg ma błogosławieństwo dla wszystkich. Deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i tak dalej. Czyli Bóg generalnie chce dobra człowieka. To, czy ktoś będzie zbawiony, czy nie, to nie od nas zależy. To rozumiemy, prawda? Ale to nie znaczy, że ci, którzy mają nie być zbawieni, muszą żyć podłym życiem. Nieprawda. Nie muszą. Mogą żyć takim życiem, które Bóg im daruje, no przecież to jest ich jakby jedno, już jedyne życie, w którym mogą jakoś tam się poruszać w miarę sprawnie duchowo. Więc dlatego uważam, że to jest jedna z takich sytuacji, która no jest na tyle skomplikowana, że tutaj naprawdę można na nią spojrzeć z różnych punktów widzenia. Daleki jestem od tego, żeby być tutaj taki kategoryczny i wręcz dogmatyczny, bo ja myślę, że Chrystus bardziej o takiej praktycznej rzeczy powiedział, o takim codziennym życiu człowieka, ludzi po prostu. No i właśnie to codzienne życie, jeżeli je lekceważymy, jeżeli traktujemy Boga w sposób niewłaściwy, no to nawet jeżeli jesteśmy niewierzący, to też płacimy za to cenę. To straszno. A co innego, jak taką cenę płaci człowiek, który uważa się za wierzącego? No przecież nie można lekceważyć Boga, nie można lekceważyć Jego ostrzeżeń, bo inaczej mielibyśmy, no tak jak tu zresztą pastor Bartek powiedział, mielibyśmy kompletne bezchołowie. A to przecież nie o to chodzi tak naprawdę w duchowym życiu. Coś chciałeś powiedzieć? Nie, no bo ja chciałem tutaj złamać tradycję, bo już łamiemy tą tradycję tego, że się nie zgadzamy. To zawsze jest problem z tym, żeby nalać wody. Nigdy nie pijemy tej wody, to dzisiaj napijmy się. No ja się dalej nie zgadzam. Znaczy się, w sensie chcę się odnieść do tego, znaczy właśnie ja mam inne zrozumienie takiej sytuacji, ale mamy do tego prawo, to jest piękne w Kościele, że mamy prawo się różnić w takich kwestiach, które nie znamienują zbawienia i nie są podstawą wiary. Dla mnie człowiek, o którym powiedział pastor Andrzej, nigdy nie był uwolniony, jako taki silny argument. A podam konkretną sytuację, czyli ja to przeżywałem przez 13 lat, że brano z ulicy alkoholika i z niczego go nie uwalniano, tylko go wsadzano do pierdla, znaczy w sensie do więzienia. No, słyszałem, jak ja byłem na rozmowie z natychmiast przestawał pić.
I w sensie w ogóle już nic nie pił poza wodą i kompotem. Nie, i on w żaden sposób nie był uwolniony od problemu alkoholizmu. Gdy tylko opuścił mury więzienne, to tutaj w Tarnowskich Górach, naprzeciwko bramy tej, w którym do oni wychodzą, jest monopolowy. I to był pierwszy zakup u tych ludzi. I to, że on nie pił, uwaga, 6 lat, wcale nie oznacza, że on był wolny od alkoholizmu. On tylko nie pił 6 lat. A gdy tylko dano mu możliwość, natychmiast poszedł i wypił. Więc dla mnie człowiek, który nie pił 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 lata, po prostu się czyś tam zachłysnął. Być może chciał tej wolności, tego mu nie zabieram. Być może się upamiętał i być może starał się, ale właśnie starał się o własnych siłach nie pić. Natomiast no, rozsypało się to jak domek z kart, bo gdyby go Chrystus uwolnił, gdyby nastąpiło uwolnienie, to on by już nie napił się alkoholu. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że jego natura musiałaby ulec zmianie i ta natura nie pozwoliłaby, oczywiście rozmawiamy o upijaniu się, domyślam, nie pozwalałaby zrobić pewnych rzeczy, ale oczywiście to są dywagacje, dlatego że tylko Chrystus ma wgląd w serce tego człowieka. Znaczy, ja to się nie zgodzę, dlatego że ewidentnie jest napisane, że gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, tak, a duch nieczysty wychodzi kiedy? Wtedy, kiedy jest człowiek uwolniony. Tak? No, no to nie jest, no właśnie. Czyli uzgodniliśmy się, Nie, no to jest jak ktoś kiedyś mówił, że budowa domu jest bardzo ciężka, bo trzeba skupiać się na materiałach, na detalach, a przecież cel jest prosty, mieszkać w domu. Nie? No i myślę, że podobnie jest właśnie z drogą ludzi właśnie wierzących, nie? Że składa ale, się na to wiele zdań. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest pewna różnica jakościowa, której nie kryjemy i którą jakby upubliczniamy cały czas. My się nie ze wszystkim zgadzamy. Są rzeczy, które nas nie tyle dzielą, ile nas różnią po prostu. Ale to nie znaczy, że natychmiast mamy zakładać nową denominację. A wiecie, że tak funkcjonują dzisiejsze denominacje. My chcemy darów, to my mamy swoją denominację. My nie chcemy darów, to mamy swoją denominację. No co to w ogóle jest? Tak, i często właśnie jest to argument ludzi niewierzących, że jesteśmy bardzo podzieleni jako właśnie. Ja nie wiem, czy nawet jest podział. Ja uważam, że to jest jakieś szaleństwo, jakiś obłęd, który jest duchowy, bo on nie ma prawa zaistnieć w Kościele Pana Jezusa. I tyle. Także dziękuję Bogu za wspaniałe różnice. Amen. Wspomniałeś o pewnym micie. Bym chciał w ten mit uderzyć publicznie. To jest taki mit polegający na tym, wspomniałeś niechcący o tym micie, to jest taki mit polegający na tym, to jest bardzo częsty argument przeciwko kościołom ewangelicznym, ewangelicznie wierzącym, że jest jeden kościół rzymskokatolicki, skała lita, nierozbita, monolit, no i tak zawsze razem, a wy tam macie i się zaczyna 1000, 1000, 10 milionów denominacji. Po pierwsze to jest bzdura, to już jest dawno bzdura. Tenże monolit nie jest już dawno monolitem, tylko ostatnie lata, czyli podział na tych, którzy są przedsoborowi i tych, którzy są soborowi. Wcześniejsze lata, bardzo porządne schizmy. Postawimy Rydzyka obok Szóstaka, to są zupełnie inne kościoły, zupełnie inna teologia, dwie zupełnie inne denominacje. Jest tam sprytny gość, któremu się opłaca to wszystko trzymać w ryzach, bo i tak wszyscy przed nim pokłon składają i ostatecznie wszystko jakby do niego zbiega, czyli szef tego wszystkiego, papież Kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast nie jest to monolitem. I podobnie u nas. Oczywiście, że gdyby postawić baptystę, takiego klasycznego baptystę, to jeszcze reformowanego, z zielonoświątkowcem, mam na myśli teraz zdrowego zielonoświątkowca, no to są skrajne nurty teologiczne. Skrajne nurty. Mówimy o klasycznym, bo to się trochę pomieszało ze sobą, ale tak klasycznie. Skrajne nurty, ale podstawa wiary jest ta sama. Ich szef jest ten sam, do którego się to sprowadza, tylko że w tym przypadku jest to Jezus Chrystus. Chciałem dodać,
jeżeli Bóg jest ten sam. Amen. Dobrze, więc następne pytanie. Jeremiasz 31, rozdział 34 mówi: i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Cała wypowiedź od 31 wersetu dotyczy nowego przymierza, którego, jak wierzymy, jesteśmy uczestnikami. Skoro tak, to dlaczego pouczamy jedni drugich? Dlaczego wewnątrz Kościoła nauczamy o upamiętaniu, podczas gdy ten werset ewidentnie naucza nas, że my pouczać siebie nie będziemy, żyjąc w nowym przymierzu, czyli że Jezus jest już naszym. Proszę. Podejrzewam, że to pytanie zadał ktoś, kto... Mogę jeszcze? Ja kiedyś, przepraszam, że przerywam, ja kiedyś zetknąłem się z tym pytaniem jako kontrargument Żydów. Gdzieś jakąś tam właśnie, ale taką debatę widziałem, nie? I pewien pastor protestancki chciał zewangelizować Żyda, a on mu wyjechał z tym fragmentem wprost, nie? Mówi, jak to tak, jak wszyscy się pouczacie i wszystko inne. Także może to jest z tego. Podejrzewam, że pytanie zadał ktoś, kto jest jednoosobowym kościołem i właśnie nie uznaje żadnych autorytetów. No to ja proponuję, żeby po prostu wyrzucić 3/4 Biblii i wtedy ma spokój. Bo nie myśmy ustanowili urzędy w kościele, tylko Bóg, prawda? Nie myśmy napisali te fragmenty, które są w Nowym Testamencie i w Starym też zresztą. Ale mówimy o nowym, bo nowe jest już po objawieniu, po napełnieniu ludzi Duchem Świętym, które to mówią o napominaniu, o rozeznawaniu czyjeś winy, o pewnych procedurze nawet prowadzącej do usuwania ludzi z Kościoła. To nie są fragmenty, które myśmy napisali. One zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedno z drugim się w ogóle nie kłóci. Ten fragment z Jeremiasza po prostu mówi o tym, że przyjdzie taki moment, on przyszedł wtedy, kiedy ludzie zostali napełnieni Duchem Świętym, do Żydów dopiero przyjdzie, żeby było jasne, bo Żydzi jeszcze tego nie przeżywają, no czy są tacy mesjanistyczni Żydzi, którzy to już przeżywają. I on mówi tylko tyle, że człowiek ma podstawowe objawienie dotyczące tego, kim jest Bóg. To jest 4 rozdział Ewangelii Jana, ostatnie, po lewej stronie ostatnie kilka wersetów, gdzie jest napisane, że Bóg szuka takich, którzy są ludźmi duchowymi, bo On sam jest duchem. A więc mamy bliską, realną społeczność z Bogiem na poziomie ducha, co było nieosiągalne w tamtym przymierzu. Natomiast to nie zmienia faktu, że my wszyscy musimy być kształtowani przez tego ducha. I poprzez fakt przebywania w Kościele, no, jesteśmy tym bardziej zachęcani, delikatnie mówiąc, do tego, żeby zmieniać swoje postępowanie. Nie widzę tu żadnej sprzeczności, widzę tu świetne uzupełnienie. I ktoś, kto nie jest w Kościele i nie chce być w Kościele, no, to jest specjalistą od wyszukiwania właśnie takich fragmentów, no bo w to mu graj. Pan Jezus wypędzał demony z niemych i epileptyków i kiedy odchodził demon, niedomagania ustępowały. Czy współcześnie część niemych i epileptyków też jest opętana i to demon jest przyczyną ich stanu, a nie stan medyczny? Ja mogę? Tak. Miałem nieżyjącego już teścia, który był energoterapeutą też był, ale przede wszystkim był z tym wahadełkiem, jak się to nazywa? Bioenergoterapeuta? Radiesteton. Radiesteton był. To był człowiek niezwykle wykształcony, inteligentny bardzo, ale człowiek, który był, można powiedzieć, po pierwsze niezwykle twardy, niesamowicie twardy człowiek, duchowo twardy też, uczuciowo twardy. Człowiek, który nie znosił innego zdania i był chory na epilepsję. Epilepsja się nasilała wtedy, kiedy on szedł do pracy, czyli używał wahadełek, używał
no, tych narzędzi radiestetycznych, których było więcej, wtedy nasilała się ta epilepsja. Biorąc pod uwagę, w co wierzył, a wierzył we wszystko, tylko nie w Boga, oczywiście był katolikiem, żeby było jasne, śmiem twierdzić, że ten człowiek był związany demonicznie, nie był opętany, ale był związany demonicznie. Nawrócił się pod koniec swojego życia tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce, bo dosłownie w jego chorobie miał 3-4 minuty takiego prześwitu, który Bóg mu dał, kiedy mogliśmy porozmawiać i mogliśmy się modlić o jego zbawienie. A później znowu zapadł w niebyt tak naprawdę. Więc ja mam taką jakby praktykę poprzez życie z tym człowiekiem i ja twierdzę, że ludzie uprawiający radiestezję są albo związani duchowo, albo niektórzy z nich są wręcz opętani. Ale to z kolei jest bardzo rzadkie. Czy dzisiaj są w ogóle tacy ludzie? Tak, oczywiście, że tak. Ale przestrzegam przed tym, żeby każdego, który jest chory na epilepsję, chory na jakąś dziwną chorobę, od razu kwalifikować jako opętanego. No bo niektórzy na tym zbijają pewien kapitał duchowy. No i kasę też, no to jest inna sprawa. No i przestrzegam jeszcze przed jednym, żeby czasami nikomu nie przyszło do głowy, że epileptyk to ma ducha epilepsji, a kto tam jeszcze był? No ślepy, ducha ślepoty, no i za chwilę dojdziemy do absurdów, że jak ktoś ma katar, to ma ducha kataru. I takie sytuacje są w kościołach. Nie śmiejcie się, bo ja takie rzeczy słyszałem i to kilkakrotnie. Niestety najczęściej w Anglii. Co przedziwna historia. Ktoś? Myślę, że musimy zrozumieć, że choroby też są, tak, na świecie, tak, ze względu na grzech, który wszedł i dotykają ludzi, tak, i nie wszystko, co jest chorobą, jest opętaniem i zniewoleniem demonicznym. Więc to nie tylko w Anglii, ale w Polsce też już są takie miejsca, gdzie wszystko widzi się przez demonicznie. Jest jeden zbór, ale to nie podajemy nazwy. Czyli bez kryptoreklamy, dobra. Przedwczoraj albo dwa dni temu do mnie dzwonił brat z jednych ze zborów. Dzisiaj mamy środę? Tak. To w poniedziałek dzwonił, czyli dwa dni temu dzwonił do mnie brat z jednego ze zborów i powiedział mi, że na ostatnim nabożeństwie zaproszono jakiegoś usługującego, nazwijmy go Koziołek Matołek, bo z Pacanowa, naprawdę. I ten człowiek w Kościele Jezusa Chrystusa pozwolił sobie nauczać po diabelskiemu, że człowiek pełny Ducha Świętego może mieć demony i koniec tej durnoty z Pacanowa była taka, że on namówił tych ludzi, by zrobić zajęcia praktyczne. To znaczy każdy w zborze miał znaleźć w sobie demonka. To rozumiecie? Jakby najpierw zrobił kazanie, że możesz mieć demony, a potem na koniec zajęcia praktyczne każdy ma teraz znaleźć swojego prywatnego demona, który w tobie siedzi i będziemy go wypędzać. Więc ludzi z Pacanowa nie brakuje, w kościele również. I niestety, tak, nie, oczywiście, jakby to ja ironizuję do Koziołka Matołka, bo nie chcę powiedzieć, że to był Matoł, ten człowiek, a był po prostu Matołem. I niestety ci ludzie właśnie wykorzystują takie fragmenty do budowania takich matolskich, o, żeby nie obrażać ludzi z Pacanowa, nauczań, takich dyrdymałów, głupot takich. No i to jakby trzeba uważać, żeby sobie nie powyciągać tak z kontekstu. I na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy się, nie możemy dojść do wniosku, że wszystkie choroby są wywołane demonicznym związaniem. Ale nie uciekniemy od prawdy biblijnej, że zdarza się tak, że opętanie, zdemonizowanie, związanie demoniczne skutkuje chorobą. I faktycznie uwolnienie tego człowieka skutkuje uzdrowieniem. Na przykład w tym konkretnym przypadku
u tego konkretnego człowieka z tej konkretnej epilepsji. Żebyśmy to zrozumieć, to znowu się posłużę przykładem, który jakiś czas temu sobie gdzieś wymyśliłem, tylko znowu zapomniałem, jak się nazywa ta teoria, że te samoloty spuszczają te chemitrals, tak? Okej, okay. Ja znowu nie zajmuję stanowiska, bo nie zbadałem tego, ale jest taka teoria, że samoloty latają nam nad głowami, być może prawdziwa, i spuszczają ten chemitrals. I teraz to, że ja nie mam z tym nic wspólnego, nie mam licencji samolotu, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby coś spuszczać z tych samolotów, to jeżeli to jest prawdą, to ja i tak jestem pod wpływem tego zjawiska, czyli choruję z tego powodu, jeżeli ta teoria jest prawdą. I teraz tym prawdziwym chemitrals, który nie jest na pewno nie jest teorią, to jest grzech. Ja nie mam żadnego wpływu na to, że w świecie jest grzech, że w świecie są demony. To nie ja wybrałem. To się stało w Księdze Rodzaju. Ale taki mamy świat. Świat jest zawładnięty grzechem, świat jest zawładnięty demonami i ludzie oddali świat diabłu. I my wszyscy pod tym żyjemy, dlatego wszyscy chorujemy. Ale to nie oznacza, że każdy z nas jest pilotem w tym samolocie. To nie oznacza, że każdy z nas w ten sposób odpowiada i każdy z nas jest aż tak uwikłany w tą historię, że osobiście spuszcza ten chemitrals i zdziwiony jest, że się tym pobrudził. Ale są tacy ludzie, którzy osobiście wzywają demony do swojego życia. Czasami bardzo wprost biorąc udział w jakichś okultystycznych rzeczach i tutaj pastor Andrzej nie mówił o takim przykładzie, ale ja znam taką osobę, która gdy umierała, to powiedziała wprost powiedziała, że idzie prosto do piekła, a rak, który ją zdewastował, jest wynikiem tego, że przez całe życie wzywała duchy, demony. I ona o tym wiedziała, tylko nie wiedziała, co z tym zrobić. A są osoby, które to robią może mniej chcący, może bardziej ignorując pewne zjawiska okultystyczne, pewne rzeczy, czyli tak jak tutaj przykład wspomniany przez pastora Andrzeja, czyli na przykład pozornie nic takiego nie robią, a tak naprawdę to jest praktyka okultystyczna. I są jeszcze ludzie, którzy wchodzą w okultyzm, potem są zdziwieni, że się źle mają, że na przykład chorują, bo to się może zdarzyć, albo coś im się z psychiką dzieje, bo najczęściej to idzie w tą stronę, i robią to zupełnie nieświadomie, ale wchodzą w okultystyczne rzeczy i zapraszają demony do swojego życia i do zdewastowania swojej psychiki. Prosty przykład. Idźcie do pierwszego, lepszego marketu i zobaczcie, jaki jest wystrój w marketach. Tu w najbliższym markecie nam, na wejściu do marketu wisi wielka kukła jakiegoś demona z napisem Halloween. Promocja jest na zabawki, żeby swoje dziecko przebrać za jakiegoś seryjnego mordercę w masce z nożem. No to jest normalny okultyzm. To jest wprowadzanie nas w demoniczne rzeczy i nazywanie tego zabawami. I potem się dziwimy, że jest lawina depresji, że jest lawina psychicznych problemów, że coraz więcej dzieci choruje na depresję, coraz więcej dzieci ma historie, których nie powinny mieć, bo hurtem wchodzimy w demoniczne rzeczy, hurtem. To, że my się z tego śmiejemy i że my uważamy, że to jest niewinna zabawa, że wiecie, wiecie o co mi chodzi, jakieś maski, potwory, straszydła, tak. Kupowanie, teraz jest taka moda na jakąś maskotkę z piekła rodem dla dzieci i przecież widzę, dorośli ludzie kupują, jak się to tam nazywa? Hagi-bagi czy jakiś inny, i kupują to swoim dzieciom. No i właśnie, my się z tego śmiejemy, tylko my zapominamy, że demony się z tego nie śmieją, że demony bardzo poważnie to traktują. Więc może tak być, że to na przykład zniszczyło komuś psychikę, zdewastowało mu psychikę, wywołało chorobę psychiczną, co oczywiście nie oznacza, że każda choroba jest w ten sposób, jakby powinna być w ten sposób nazwana. To nie oznacza, że na ból głowy nie można wziąć tabletki, to nie oznacza, że nie możemy brać antybiotyków, ale nie możemy ignorować faktu, że te demoniczne sprawy i powiązanie tego z naszą psychiką, z naszym ciałem, to są prawdziwe rzeczy, o których Biblia również mówi. Ja tylko przypomnę, że w Dziejach Apostolskich jest taka informacja, już w jednym z miast, gdzie głoszono Ewangelię, nawracali się również czarownicy i zebrano te wszystkie księgi czarnoksięskie i spalono je. To nie jest przypadek. Chodziło o to, żeby nikt z tym nie miał nic wspólnego.
Czyli jest związek pomiędzy tym, tym przedmiotem, który z zasady jest po to stworzony, żeby szkodzić, a zdrowiem człowieka, psychicznym i duchowym. Jeszcze tylko dopowiem, że dzisiaj medycyna, tutaj się zgadzamy z medycyną całkowicie, medycyna twierdzi, że wszystkie choroby mają takie podłoże psychofizyczne, psychosomatyczne. A więc najpierw choruje psychika, czyli dusza człowieka, bo to jest z greki, więc bardziej chodzi o duszę człowieka, a później choruje ciało. Więc jeśli mamy chorego człowieka, to najważniejsze jest, żeby uzdrowić duszę tego człowieka, żeby ten człowiek został duchowo uwolniony, a dopiero później zajmujemy się ciałem, zajmujemy się tym, co tak naprawdę jest tylko owocem, wynikiem choroby duszy tego człowieka. I dlatego dla mnie cenniejsze jest, jak chory człowiek przyjmie zbawienie w Jezusie, zostanie zbawiony, może lepiej powiedzieć, niż to, że mu tam ręka, noga czy coś tam odrośnie, ponieważ cóż z tego, że mu to odrośnie, jak on nie będzie zbawiony i pójdzie do piekła. No, jaka to różnica? Zdrowy. Czy ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy do nas parę lat temu do zboru przyszła kobieta, która ewidentnie była zniewolona, tak, brała udział w różnego rodzaju takich rzeczach demonicznych, ale przy okazji również chorowała psychicznie. I kiedy modliliśmy się o uwolnienie, ona została uwolniona, tak, od tych demonów, ale choroba psychiczna pozostała. Więc musimy też pamiętać, że nie każda taka modlitwa od razu spowoduje to, że zostaniemy uwolnieni i uzdrowieni, bo dzisiaj też tak jest nauczane, że przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić, uwolnimy Cię i teraz będziesz zdrowy. No nie, bo życie pokazuje całkowicie coś innego. Już? No to ja pozwolę sobie, bo pastor tutaj mówił, Bartek, że no wchodzimy do supermarketu, no i widzimy kukły, nie? Maski, wszystko te takie demoniczne. No to troszkę tak mam nadzieję, że pastor mnie tutaj nie jakoś nie zemści się 29. No ale z drugiej strony, no co chodzi, ale z drugiej strony pastor mówił, że na przykład nie widzi nic złego w czytaniu dziecku książek Harry'ego Pottera. Jak się te dwie rzeczy mają do siebie? To jest takie moje teraz prywatne pytanie, które mi po prostu tak naszło. Jasne. Okej, jakby tylko w tej całej historii chodzi o to, żeby moje dziecko utożsamiło się z tym pozytywnym bohaterem, a nie z tym negatywnym. Jest ogromna różnica, podam Ci inny ekstremalny przykład, bo spodziewałem się tego pytania. Jest ogromna różnica, kiedy czytam dziecku bajkę o czerwonym kapturku i zależy mi na tym, żeby moje dziecko było wilkiem w tej bajce, a zależy mi na tym, żeby moje dziecko było czerwonym kapturkiem w tej bajce. Jest ogromna różnica, kiedy czytam z moimi dziećmi Narnię, chrześcijańską podobno, Narnię, Luisa, i kiedy chcę, żeby moje dziecko fascynowało się złym faunem z tej Narni w zaczarowanym od Luisa świecie i przebrało się za fauna i utożsamiało się z faunem i zachowywało się jak faun, bo wtedy muszę pasem go zlać, a żeby się utożsamiało z tym lwem z tej bajki. I znowu, jest ogromna różnica pomiędzy zdroworozsądkowym podejściem do bajek, baśni, legend, mitów, my przed tym nie uciekniemy, a fascynacji złem. W tym wszystkim jest niebezpieczna fascynacja złem. Tam nie wisi w tym markecie, o którym powiedziałem, nie wiem, ten lew z Narni, Aslan. Fikcyjny Aslan, o dziękuję, tylko tam wisi jakiś demon. I praktyka jest taka, że te dzieci przebierają się za demony, za złe rzeczy. Praktyka jest taka, że przebierają się za seryjnych morderców. Praktyka jest taka, że wprowadzamy je w zło. To jest ta ogromna, ogromna różnica, bo w tym nie chodzi o to, że mamy się alienować, że mamy nic teraz nie wiedzieć, nic nie dotykać, bo wszystko jest dla nas strasznie niebezpieczne. Chodzi o to, żebyśmy się identyfikowali właściwie, a świat zmierza w stronę coraz większej identyfikacji ze złem, zapominając, że zło jest bardzo osobowe i bardzo zaraźliwe.
Nie? I jakby tu widzę różnicę zdroworozsądkową. Oczywiście każdy sam musi rozsądzić, gdzie jest ta granica, ale od tego mamy Ducha Świętego, żeby tą granicę wyznaczył w naszym życiu. W moim odczuciu przebranie dziecka za demona i w moim zrozumieniu i w moim prowadzeniu przez Ducha Świętego to jest bardzo duże przekroczenie tej granicy. Natomiast odczytanie dziecku Harry'ego Pottera, tego słynnego Harry'ego Pottera z moich kazań i wytłumaczenie dziecku, że to dobra rzecz, kiedy dbasz o przyjaźń, kiedy potrafisz pójść do dorosłego, by powiedzieć, że twój przyjaciel chce zrobić coś złego i to jest właściwa przyjaźń, że potrafisz coś przegrać po to, żeby twój przyjaciel poczuł się dobrze i tam te wszystkie inne wartości, które ja wyciągłem, czytając tą książkę moim dzieciom, to jest identyfikacja z chrześcijańską postawą. I tutaj widzę ogromną różnicę. Oczywiście ja to tak rozumiem, to jest granica, którą w moim życiu ustanawia Duch Święty. Wcale nie jestem pewien, czy kiedyś jej Bóg nie przesunie. Odpowiadam uczciwie na dzień dzisiejszy i nie zemszczę się. Dzięki. Nie, no fajnie i dziękuję bardzo. I dziękuję Ci bardzo za szczerą i fajną właśnie i fajną odpowiedź. Znaczy zapytałem, bo wiem, że właśnie pastor często właśnie mówi o tej książce Harry Potter. Osobiście mam i nawet miałem wcześniej bardzo podobne zdanie, żeby z pewnych rzeczy wydobywać te dobre cechy, dobre właśnie jakości, właściwości, aspekty, nie? Które są tak, które są tak czy inaczej nieuniknione w jakiś sposób w dzisiejszych czasach, bo czy to będzie Harry Potter, który będzie lekturą, no z drugiej strony nie chciałbym też, żeby moje dziecko dostało jedynkę za to, że nie przeczytało książki, której mógłbym wytłumaczyć też jako właśnie ojciec, że to jest fikcja, pierwsza rzecz, ale jest tam właśnie również dużo dobrych rzeczy, nie? Które tak można mówię, z tego po prostu wiesz, wydobyć. Nie? Nie? Pan Jezus powiedział, dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Natomiast nie zmienimy tego, że upiór, seryjny morderca, seryjny gwałciciel jest złym skarbcem. I z tego, że można tylko złe rzeczy wyciągnąć. Natomiast to jest ta bardzo spora różnica. Dobra. A ja jeszcze tutaj chciałabym nawiązać właśnie do odpowiedzi pastora Sławka o tych praktykach, gdzie właśnie mówi się na przykład przyjdź i uzdrowimy cię z tego i z tamtego. I na przykład często jest tak, że osoba, która myśli, że została uwolniona czy uzdrowiona, jakby zaklina tą rzeczywistość, gdzie inni widzą, że dalej jakby ta osoba nie domaga na przykład w tym, o co się modliła, a ona mówi, że jest zdrowa. To też, czy to też może na przykład prowadzić do choroby psychicznej? Takie zaklinanie rzeczywistości. Znaczy zaklinanie rzeczywistości jakby powoduje to, że człowiek cały czas jest w tym pod wpływem demonicznym, tak? No bo próbuje za wszelką cenę po prostu ze swojego umysłu wyrzucić to, że jest ten demon gdzieś. Ja myślę, że największym problemem jest to, że dzisiaj jakby nawołujemy, robimy różnego rodzaju zjazdy, mówiące o tym, że jeżeli przyjdziesz do nas dzisiaj, to będziesz uzdrowiony, tak? To jest przekłamywanie tej rzeczywistości, dlatego że ja bym chciał, żeby tam był też i lekarz na takim spotkaniu, żeby stwierdził, tak? To jest choroba psychiczna, tak? To jest choroba fizyczna i ją się leczy. Nie trzeba tutaj wyganiać demonów. Ale stwierdzi, że to nie jest choroba fizyczna, więc tu pewnie jest jakiś demon i trzeba się modlić o uwolnienie. Myślę, że to byłoby najbardziej rozsądne, bo takie właśnie pokazywanie ludziom i mówienie im, że przyjdź u nas, doświadczysz uwolnienia, może spowodować to, że człowiek będzie dalej, wyrzucając to ze swojej świadomości, chorował psychicznie. Myślę, że też warto spojrzeć do Biblii. Jest taki fragment Biblii, gdzie czytamy, że Jezus zgromadził ludzi, a był w nim duch ku uzdrawianiu. I Jezus zaczął uzdrawiać. Czyli Jezus był świadomy, że jest taka chwila, jest taki czas, jest taki moment, kiedy swobodnie może uzdrawiać ludzi.
I może kogoś zaskoczę tym, co powiem. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś napisał w internecie, przyjdźcie tego dnia, przyjdźcie wszyscy chorzy, będę się modlił, a będziecie uzdrowieni. Jeżeli on ma o takie objawienie od Boga, dobrze. Tyle tylko, że jeśli przyjdą ludzie, a on nikogo nie uzdrowi, to by należało go ukamienować od razu. Bo jest po prostu oszustem zwyczajnym. Wyjście z tej sytuacji w postaci manipulacji, że wy nie jesteście teraz uzdrowieni, bo nie macie wiary, to jest zwykła manipulacja, oszustwo. I naprawdę takiego człowieka należałoby ukamienować. No niestety prawo nam na to nie pozwala, ale można zawsze wziąć kija i obić go. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, powtarzam, że ktoś któregoś dnia ogłosi, organizuje, przyjeżdżam do tego miasta, organizuje nabożeństwo i w czasie tego nabożeństwa będę uzdrowiony, będziecie uzdrowieni, bo mi tak Bóg powiedział. Tak się może zdarzyć. Ja nie widzę tutaj jakiejś sprzeczności, tylko że to się musi zdarzyć. To musi się zdarzyć, to nie może być tylko zapowiedź pusta, a później no to przez waszą niewiarę. Nie, to tak nie może być. I niestety dlatego dzisiaj ludziom się robi tyle krzywdy. Ja miałem mnóstwo rozmów z ludźmi, którzy uwierzyli, że będą uzdrowieni, że będą uwolnieni, przychodzili gdzieś tam, próbowali różne nad nimi dziwadła wyczyniać, oczywiście nic z tego nie było, a na końcu się dowiedzieli, że to jest ich wina, no bo nie mają wiary. No to wyobraźmy sobie, że przychodzisz do lekarza, lekarz cię leczy, a po paru tygodniach ci mówi, ale to pana wina, że pan jest chory, a nie moja, bo ja się staram, a u pana nic, to pana wina po prostu. Żaden lekarz tak nie zrobi, nawet jakby źle leczył, bo rozumie, że nie można pogarszać stanu pacjenta. A tu mamy do czynienia z sytuacjami, w których ktoś nie liczy się w ogóle z potrzebami ludzi i jakby zwala jeszcze na tych biednych, chorych ludzi odpowiedzialność za to, że nie są uzdrowieni, bo to jest ich wina. Tyle. Pełna zgoda. Zgadzam się tutaj z pastorem Andrzejem odnośnie tego, że oczywiście, jeżeli jest takie objawienie od Pana Boga, od Ducha Świętego, że będzie takie działanie Ducha Świętego i zwołuje tutaj ludzi. Nie mam nic przeciwko temu, ale mi bardziej chodzi o takich dziwaków, którzy robią różnego rodzaju reklamy, tak? Na Facebooku, w internecie. I tak naprawdę za nimi nie stoi żaden autorytet, bo oni nie są w żadnym kościele, w żadnej wspólnocie, tak? To są ludzie po prostu, którzy pojawiają się nie wiadomo skąd i oni od razu uważają się za chrystoterapeutów, uzdrowicieli, uwalniaczy i tak dalej, i tak dalej. To powoduje właśnie też takie zgorszenie i prowadzi to później do złych rzeczy, tak? I też opinia o kościele wtedy jest taka, jaka jest dzisiaj. Tak. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że oni się specjalizują w ortopedii, najczęściej wydłużają stopy. To jest taki jakby znak rozpoznawczy tych ludzi. Znany temat. Dobra. No to co, następne pytanie. Zatytułowane historia. Ateista wziął za żonę wierzącą katoliczkę. Twierdził, że pragnie uwierzyć w Boga, ale nie potrafi i ma z tym problem. W nawiasie umysł ścisły. Przyszła choroba, która spowodowała paraliż ciała od szyi w dół. Na łożu śmierci ukorzy się, wyznał księdzu katolickiemu grzechy, przyjął komunię. W tym złym okresie chętnie słuchał kazań protestanckich. Nie wyganiał protestantów, którzy do niego przychodzili i ostro zwiastowali mu Ewangelię. O nowym narodzeniu trudno tu mówić, bo za kilka dni zmarł. Czy można stwierdzić jednoznacznie, czy trafi do nieba, czy do piekła? Można. Bardzo proste. I tam jest dwa słowa klucz w tym wszystkim, co przeczytałeś w tym pytaniu. Wyznał grzechy księdzu. Jeżeli on wyznał grzechy księdzu lub wyznałby grzechy pastorowi, to pójdzie prosto do piekła. Dlatego, że ani ksiądz, ani pastor nie ma możliwości odpuszczenia grzechów. Natomiast jeżeli on na tym łożu śmierci wyznał grzechy Bogu, to pójdzie do nieba. I można na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć.
No, a czy tak, bo to nie jest moja historia, ale no jeżeli gdzieś, no nie wiem, przed wizytą, że tak powiem, pierwszych tych protestantów, którzy go tam właśnie ewangelizowali, nie znał innej możliwości, bo i tak też się mogło zdarzyć, nie? No i na zasadzie tej wiary katolickiej, nie wiem, bo na dobrą sprawę ja osobiście nie urodziłem się w wyznaniu katolickim, ale no, że to była jego jedyna znajoma możliwość. Wiesz, o co chodzi, że wiem, po prostu... Ale Ewangelia jest niezwykle prosta. Mhm, nie, jakby on nie musi nic wiedzieć z teologii, ale nie da się nie zrozumieć Ewangelii. Ewangelia jest niezwykle prosta. Trzeba wyznać Bogu grzechy. I to wie każdy. I albo ktoś to robi uczciwie przed Bogiem, albo ktoś spełnia ze strachu przed śmiercią religijny rytuał. Jeżeli on spełnia przed śmiercią ze strachu religijny rytuał, to on jest w miejscu, o którym Jan Chrzciciel powiedział o plemię żmijowe. Kto was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? I tyle jest warte to. I on po prostu idzie prosto do piekła. Natomiast jeżeli to jest człowiek przejęty śmiercią, przejęty, że właśnie się wszystko wykonuje i dokonuje i albo wyląduje w niebie, albo w piekle i on wyznaje przed Bogiem swoje grzechy. Tak jak Ewangelia mówi, on rozumie i chce i przyjmuje to, że Chrystus zmarł za niego i on się jedna z Bogiem, to on pójdzie do nieba, nawet gdyby tam mu Zulugula przy tym łóżku towarzyszył. To nie ma w tej historii żadnego znaczenia. W tej historii ma tylko Bóg znaczenie i postawa tego człowieka względem Boga, a nie kto tam towarzyszy mu w tej historii. Oczywiście rozmawiamy o konkretnej sytuacji, którą opisałeś, bo gdyby on się miał dobrze, to on ma czytać Biblię i się dużo więcej rzeczy dowie z tej Biblii. Ale rozmawiamy o sytuacji, która jest prawie tożsama z sytuacją Łotra na krzyżu. Mhm. No tak. Ja co mi myślę, że to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. No bo ja nie znam tej historii, nie wiem, jaki był ten człowiek, nie wiem, co tam się wydarzyło, czy nie wydarzyło się coś. To tylko są teoretyczne przemyślenia i nic więcej. No. Tutaj prawda to, co powiedział Bartek, to jest sprawa jasna, ale co do tego człowieka, nikt z nas nic nie wie. Taka jest prawda. Znaczy, ja tutaj się nie zgodzę i użyję takiego słowa, które gdzieś jest bardzo ostatnio lubiane, nie osądzajmy, ale w kontekście takim, że to Pan Bóg osądzi tak naprawdę, tak, serce tego człowieka. Ale mnie zafascynował początek tej historii, gdzie mówisz o ateiście i wierzącym katolicy. Tak, więc tak, bo to tak wyglądało. Tu bym zastanowił się na tym, czy ona była wierząca, czy ona była religijna, tak? No bo tutaj to jest też jeszcze druga strona tej całej historii. Okay. Bo jeżeli była wierząca, to dlaczego była katoliczką? Znaczy katoliczką, rzymskokatoliczką, tak? Myślę, że tutaj chodzi o nią. Co z dziećmi, które zmarły w łonach swych matek, z dziećmi, które umarły młodo w wieku, w którym nie miały świadomości grzechu, wyboru między dobrem a złem? Czy one trafiają do nieba jako dzieci, czy jako dorosłe osoby, czy będą wskrzeszone w tysiącletnim królestwie jako dzieci, czy jako dorosłe? A jeśli jako dorosłe, to czy będą miały nowe uwielbione ciała, czy będą śmiertelne? To ja odpowiem na tą pierwszą część tego pytania, a drugą przekażę pastorowi Bartkowi, bo on eschatologią się zajmuje. To był problem przez wiele, wiele lat, który istniał w kościołach. Ewidentnie takie dziecko idzie do nieba, tak? I tutaj nie ma kwestii, nie osądzajmy, tylko Biblia o tym mówi, tak, że dziecko idzie, skoro jest nieświadome, idzie do nieba. Wiecie co, przez wiele, wiele lat istniał problem właśnie w kościele katolickim, gdzie takie dzieci odsyłano w otchłań, nie wiadomo gdzie, tak? Nie wiadomo, co się z nimi będzie działo. Dopiero po wielu, wielu latach walki, tak naprawdę matek, które straciły dzieci albo poroniły, Kościół katolicki doszedł do takiego jednego wniosku, że oni jednak trafiają do nieba, ale to nie trzeba było dużej dyskusji, wystarczyłoby sięgnąć do Biblii i Biblia by od razu odpowiedziała.
jest takie oczywiste z tym Kościołem rzymskokatolickim, dlatego że obowiązująca doktryna w Kościele rzymskokatolickim, obowiązująca, musimy pamiętać, że Kościół katolicki jest jak muzułmanie pod tym kątem, czyli nieważne, co ksiądz powie z ambony, ważne jest, co jest napisane w doktrynie i czasami to, co on mówi z ambony, nie za wiele wspólnego ma z oficjalną doktryną i kluczowa jest doktryna. Doktryna nigdy nieodwołana mówi o tym, że dzieci nienarodzone, w tym zabite w wyniku aborcji i nieochrzczone, trafiają do miejsca, które teolodzy rzymskokatolicy nazwali limbo. Definicja limba podaje, że jest to miejsce, w którym nigdy nie przebywał i nie będzie przebywał Bóg. Teolodzy katolicy mówią, że jest to trudniejsze miejsce niż piekło. Więc żebyśmy dobrze zrozumieli, jaka to jest obrzydliwa doktryna. Ta doktryna mówi, że dziecko zabite w aborcji, które nie dożyło chrztu, no bo nie urodziło się, trafia do miejsca gorszego niż piekło. To jest oczywiście totalnie niebiblijne, totalnie nie okej, ale tylko w ten sposób można wybrnąć z bronienia doktryny mówiącej o tym, że chrzest wprowadza w stan łaski uświęcającej. Ale to jest ich zmartwienie i niech teolodzy katolicy odpowiadają, dlaczego tak ohydną doktrynę mają w swoim katechizmie. Stoi za nią Pius XVI i ona nigdy nie została odwołana, nawet jeśli jakiś ksiądz nie ma odwagi o tym powiedzieć i tam kluczy, wiecie. To taka jest obowiązująca doktryna, żaden papież, w tym ten cudowny Franciszek, nie odwołał tej doktryny, nie może tego zrobić, bo gdy odwoła tą doktrynę, to uzna, że ten poprzedni papież nie był nieomylny, a to zaburzy cały system rzeczy, więc to jest, oni się sami w takie szambo wpakowali i niech się sami z tego szamba wydobywają. Natomiast jakby druga część... To jest niemożliwe, oczywiście, dlatego to jest skończona jakby historia, jeżeli chodzi o doktryny Kościoła rzymskokatolickiego i dojście do wniosku, że ten Kościół da się zreformować. Ten Kościół da się tylko wybuchnąć w powietrze. Nic więcej się z tym nie da zrobić. Oczywiście nie mówię o wysadzaniu kaplic, tylko o tych doktrynach. Tego Kościoła się już nie da zreformować, dlatego że jakakolwiek próba reformacji jakiejkolwiek doktryny zaburza inną doktrynę. Oni się tak bardzo zakopali w doktrynach, że już sami nie umią z tego wybrnąć. Więc, ale tu pełna zgoda, Biblia mówi, że dzieci nienarodzone idą do nieba. Co do tego ciała, Biblia nie odpowiada na to pytanie wprost. Nie ma wersetu, którym można by było jednoznacznie powiedzieć. Większość z nas tak uważa i pewnie dobrze uważamy, że te uwielbione ciało to będzie ciało w wieku 40 lat. Każdy będzie łysy i będzie nosił rudą brodę. My dobrze myślimy, ale nie da się tego... Nie da się tego biblijnie tak wersetem obronić, tak całkiem na poważnie. Biblia nie odpowiada na to pytanie wprost. Wiemy, że dusza jest nieśmiertelna. Wiemy, że dusza nie jest duszą zerolatka, jednolatka, dziesięciolatka, osiemdziesięciolatka, tylko jest po prostu duszą żyjącą. Wiemy, że duch jest czymś ponadczasowym. Wiemy, że dostaniemy uwielbione ciała, natomiast czy to ciało będzie bardziej europejskie, czy bardziej azjatyckie, czy bardziej afrykańskie? Czy to ciało będzie bardziej 20+, czy 30+, czy 40, czy 60, czy 80+? Czy one będzie bardziej rude, czy bardziej brunatne? To tego nikt nie wie, Biblia na te pytanie po prostu nie odpowiada. No, bo zbliża się bardzo podobne pytanie, więc... Biblia odpowiada na jedno pytanie, to drugi list do Koryntian, to trzeba sobie przeczytać. Że będziemy mieli uwielbione ciała. No i teraz powiedzcie mi, co to jest uwielbione ciało? Nikt nie wie. Nikt nie wie. Znaczy jest ono porównywalne do ciała Chrystusa wtedy, kiedy się ukazywał uczniom. Nie do końca, dlatego że Chrystus objawiał się swoim uczniom. Więc on jakby musiał sam ograniczyć to uwielbione ciało w taki sposób, żeby był rozpoznawalny. No ale miał takie dziwne cechy, że sobie przechodził przez zamknięte drzwi na przykład, pomimo tego, że zjadł rybę. No tak. Zawsze wtedy jest pytanie, co się stało z rybą. No naprawdę, to jest ciekawe pytanie. W każdym bądź razie ciało będzie miał każdy uwielbione. I tyle, mnie to wystarczy. Nie wiem, czy będę rudy, łysy mogę być, bo mi to pasuje. Ja też mogę być. Ale jestem spokojny, że Bóg przygotował znakomite ciało. Możemy się w ogóle zdziwić, to w ogóle może nie być nawet podobne do tego, co w tej chwili jest, co mamy w tej chwili na sobie, jako dusze żyjące.
Czyli tak jeszcze tylko nawiążę, bo czyli jeżeli kiedykolwiek Kościół katolicki podbiłby się pod jakimkolwiek aspektem aborcyjnym, no to już by byłoby świństwo do potęgi entej przez tą doktrynę limbo, nie? Ponieważ jeżeli jakkolwiek zgodziliby się na aborcję, no to według tej doktryny skazywaliby automatycznie nie samo tylko ciało na śmierć, ale i również duszę, nie? Ale Kościół rzymskokatolicki nigdy jednoznacznie nie powiedział, że nie jest, albo że jest przeciwny aborcji. Nie ma takiej wypowiedzi, nie ma takiej doktryny, nie ma takiego dokumentu, w którym by było napisane na przykład, że Kościół rzymskokatolicki stoi na stanowisku, że jest za tym, by na przykład prawo zabroniło aborcji. Mhm. Nie ma czegoś takiego. To są jakieś tam pojedyncze wypowiedzi co mądrzejszych ludzi z Kościoła rzymskokatolickiego i co bardziej bogobojnych katolików. Natomiast oficjalnej wykładni takiego stanowiska nie ma. Ten Kościół nigdy w ten sposób się nie zachował, żeby powiedzieć nie, bo nie morduj. Zawsze nie, bo nie morduj, ale weźmy pod uwagę dzieci chore, ale weźmy pod uwagę, że no kobieta tak, musi sama wziąć, podjąć decyzję, ale weźmy pod uwagę, że niektóre dzieci są z gwałtu. Biblia nic takiego nie bierze pod uwagę. Biblia mówi, Bóg mówi jasno i wyraźnie, nie morduj, kropka. I tyle. Nie rozróżnia w gwałcie, nie w gwałcie, nie rozróżnia, gdy jest zagrożone życie matki, gdy nie jest zagrożone życie matki. Bóg wyraźnił się jednoznacznie. Nie morduj, kropka. Amen. I to powinno być stanowisko kościołów. No to myślę, że to będzie dobry apel do katolików. Znaczy, ja dodam tylko tutaj do tego, co zostało powiedziane, żebyśmy też tak nie ujeżdżali na katolikach, bo wiele kościołów ewangelikalnych też nie ma swojego stanowiska odnośnie aborcji, tak? Nie wypowiadają się jasno, szczególnie w ostatnich czasach, kiedy nawet propagowali aborcję, tak? Więc musimy tutaj też być świadomi tego, że nie tylko Kościół katolicki, ale niektóre kościoły ewangelikalne nie mają swojego stanowiska. No, ale... No, ale też słuszna uwaga, nie? Już? Kolejne pytanie, dobra. My mamy jasne stanowisko. Ja to chcę uczciwie powiedzieć. HWM ma jasne stanowisko i za tym stanowiskiem stoi pastor Marek. Pastor Marek na synodzie HWE stał i powiedział, tam jest napisane nie morduj, kropka. I dokładnie takie mamy stanowisko. Było tak, prawda? Ja, amen. Dobra. Przechodzimy do następnego? Dobra. Krótkie, zwięzłe, ale też ciekawe. Czy istnieją nawiedzone miejsca, domy, zamki i tym podobne? Czy to fake? Bo ja jak zacznę, to do jutra gadamy. Nie, no może, no proszę. I tak i nie. No właśnie. Nie ma nawiedzonych miejsc, bo miejsca nie mają ducha. Natomiast nie ignorowałbym pewnych trudnych sytuacji i pewnych trudnych biblijnych fragmentów i tego, co czujemy. Ja na przykład nigdy bym nie wyśmiał i nigdy mi się to nie zdarza, wyśmiać człowieka, który mówi, że na przykład gdzieś pojechał na jakieś pole, gdzie odbyła się ogromna bitwa i on wyczuwał, że coś jest nie tak z tym miejscem, że nie wiem, jest na jakimś polu Monte Cassino, tak dla przykładu, i on czuje, że ta ziemia jest jakaś inna, bo Biblia mówi, że krew woła z ziemi. I ja bym tych rzeczy nie ignorował. My nie wszystko wiemy. Pamiętajmy, że Biblia nie jest podręcznikiem o duchach. Biblia nie jest podręcznikiem o demonach. Biblia nie odpowiada na wiele pytań i my czasem uczciwie musimy powiedzieć, nie wiem, nie ignoruję tego, nie muszę tego wiedzieć, nie wiem do końca. Więc ja pewnych historii nie ignoruję i byłbym ostrożny z pewnymi zbyt pochopnymi i zbyt szybkimi odpowiedziami, że my coś wiemy. Biblia po prostu o tym nie mówi, nie zaprzecza, nie potwierdza. Nikt nie jest w stanie umiejscowić piekła. Ja wiem, że są teorie, że to jest tam, jedni uważają, że na końcu na cypelku jest dziura i tam jest ta otchłań, jeszcze inni uważają, że to wszystko jest płaskie i ta dziura jest w Australii, bo to jest autentyczne, bo czytałem takie forum i tam ci płaskoziemcy doszli do wniosku, że w tej ich teorii, akurat tych konkretnych płaskoziemców, w ich teorii nie ma Australii i ktoś tam napisał, ej ludzie, ale ja jestem z Australii, no i go wyzwali od masonów. Więc jakby
Więc ja wiem, że są przeróżne teorie, natomiast Biblia nie odpowiada wprost, ja bym tego nie ignorował. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że są pewne miejsca, które raczej nie chciałbym tam przebywać. W sensie niekoniecznie spędzałbym tam wolny czas. Gdybym nie musiał tam się pojawić, to raczej bym się tam nie pojawił. Chociaż nie nazwałbym, że to jest jakieś takie nawiedzenie, jak w hollywoodzkich filmach. Ale nie ignoruję na przykład historii, że gdzieś popełniono jakiś rytualny, satanistyczny, tylko nie głupio satanistyczny, tylko satanistyczny mord. Dokonano jakichś strasznych rzeczy i specyfika tego domu jest dziwna. Ja bym sobie takiego domu nie kupił i raczej bym tam dzieci nie wychowywał. W ten sposób jakby podchodząc. Nie? Oczywiście możemy tu wejść w polemikę, czyli że można to oczyścić w imię Jezusa Chrystusa, ale mogę kupić inny dom, nie? I to nie jest wcale głupie rozwiązanie. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy też ludźmi duchowymi, tak? I te odczucia duchowe są. Ja mogę powiedzieć wam o jednej sytuacji, nie wiem, czy to było celowe, czy nie, muszę się z pastorem Bartkiem tutaj później dogadać, nie wiem, czy ci mówiłem o tym, ale raz spałem tutaj w hotelu w Tarnowskich Górach, znaczy spałem, to trochę ciężko powiedzieć, właśnie czułem taką atmosferę ciężką, tak? Taką trudną atmosferę, gdzie ewidentnie byłem przekonany, że coś tutaj się działo takiego demonicznego, tak? Oczywiście pomodliłem się i zasnąłem, ale powiem wam, że kilka godzin było takich trudnych. I to była jedna taka ciężka noc nieprzespana w Tarnowskich Górach. Pozostałe ok. Ja pominę moje odczucia różnego rodzaju, natomiast powiem, że Biblia jednak coś mówi. No właśnie. Nie wyjaśnia, ale coś mówi. Na przykład w Księdze Daniela mamy taką historię zapisaną, że książę anielski Królestwa Izraelskiego powiada: no, ja do ciebie zaraz poszedłem, ale książę anielski Królestwa Greckiego mnie zatrzymał. No i to jest w ogóle, jesteśmy bezradni, bo coś się dzieje w wymiarze duchowym, ale my nie wiemy, co się dzieje. A jednak, po pierwsze, jakaś walka się toczyła, gdzieś ona się toczyła, a jeżeli toczyła się walka aniołów, to musiały być tego konsekwencje również na zewnątrz. Nie wiemy jakie. Są takie historie w Biblii zapisane, dosyć dziwne. No chociażby Księgę Objawienia warto sobie tam przejrzeć. Tam też się zdarzają podobne właśnie zapisy. Natomiast zgoda co do tego, że nie ma takiego miejsca, które jest przeklęte, bo tam diabeł mieszka. No, Biblia niczego takiego nie potwierdza. Natomiast są miejsca, gdzie demony chętnie zaglądają, w cudzysłowie, z jakichś powodów. I to wcale nie muszą być powody nam znane. Wcale tak nie musi być. Mogą być powody nam nieznane. Poza tym list do Efezjan powiada, że demony sprawują pewną władzę w powietrzu. No, powietrzu, czyli gdzie? No nie wiemy gdzie, no co. A może to, jak to było z tymi... Nie, nie chodzi o Australię, tylko z tymi, co samolotów wyrzucają. Może to one załatwiają ten problem. Nie wiemy, ale wiemy, bo Biblia mówi, że tak jest, prawda? Więc jakaś tam ich obecność musi być. A ta obecność się musi zaznaczać w jakiś sposób. Pewnie wszyscy znacie historię Trójkąta Bermudzkiego. Bardzo wielu pilotów różne relacje składa na ten temat, również takie relacje znamy ze strony kapitanów statków. No oczywiście niektórzy twierdzą, że to kosmici sobie lądują i tak dalej, ale wiele tych relacji jest bardzo dziwnych. Ja jestem oczywiście daleki od tego, żeby wszystko łykać jak pelikan, natomiast ponieważ kiedyś się tym bardzo interesowałem, to wiele przeczytałem na temat, wszystko co było dostępne. No i nie wszyscy przecież mogą kłamać, nie wszyscy zwariowali i pewnych rzeczy się nie da wytłumaczyć, jak tylko obecnością jakichś bytów duchowych, po prostu. Ale to nie jest powód, dla którego my się powinniśmy tym interesować, bo nas to nie interesuje. Myślicie, że co, że demony nie są zainteresowane dzisiaj tym? No są, no i co z tego? No niech sobie są, no, nawrócić się nie nawrócą.
No ale pewnie będą później próbowały niektórym mierzać w głowach, że tego nie było, co tu było. Znaczy, ja tutaj tylko dodam odnośnie tego, że w Biblii jest taki fragment. Paweł pisze o tym, tak, że toczymy walkę ze zwierzchnościami, zakusami, tak, duchów sił na wysokościach nieba, z władzami zarządzającymi, ogarniającymi świat ciemnością. I my jako ludzie wierzący mamy właśnie przywdziewać Bożą zbroję, żebyśmy byli od tego wolni, tak? Żebyśmy byli tymi, którzy umieją walczyć z tym, co się dzieje. No a tutaj jest fragment... Czekaj, bo ja musiałem dopowiedzieć, bo proszę, ja nie powiedziałem, że w Biblii nie ma w ogóle na ten temat, tylko powiedziałem, że Biblia nie jest podręcznikiem dotyczącym tego tematu. To podobnie jak Biblia nie jest podręcznikiem astronomii, ale o sferyczności Ziemi gdzieś tam znajdziemy w Słowie Bożym. Ale nie wszystkie wyjaśnienia, nie? Ja bym też chciał jakby jeszcze wspomnieć, że tym bardziej nie powinniśmy tego ignorować, że Bóg nie zabrania rzeczy dla samego zabraniania. A jednym z tego, co Bóg zabronił człowiekowi, i to jest wyraźne w Słowie Bożym, Bóg zabronił nam kontaktu ze zmarłymi. Zabronił nam wzywać zmarłych, zabronił nam rozmów ze zmarłymi i tak dalej, i tak pojętego, tak pojętych praktyk. Nie dlatego, że tego się nie da zrobić. Nie dlatego, że to są nieprawdziwe rzeczy. Nie dlatego, że Hollywood przesadził w tych opowieściach. Tylko właśnie dlatego Bóg tego zabronił, że to się da zrobić, a Jemu się to nie podoba. Że to jest prawdziwe, ale jest grzechem. Że to jest autentyczne, ale przynosi to bardzo złe skutki do naszego życia. Więc Bóg nie ignoruje tych tematów, zabraniając nam takich praktyk. Nie wyjaśnia może szczegółowo co i jak i dlaczego, natomiast to, że on zabronił, jest wystarczającym dowodem na to, że to są prawdziwe rzeczy. Skoro zabronił wzywać zmarłych, to znaczy, że tego zmarłego da się tu zawołać. Zresztą taką historię oczywiście z Biblii przynajmniej jedną znamy. Nie, ja tylko się tutaj dodać, że właśnie odnośnie przebywania jakkolwiek duchów jakiś na ziemi, w Hioba samym czytamy, że szatan odrzekł do Boga, że, znaczy gdy spytał się Bóg szatana skąd przybywał, mówi, że przeszedł ziemię wzdłuż i wszerz, no, nie? Więc jakoś to może być z tym też powiązane. Dobra, to przechodzimy dalej. Teraz. Mateusza w 22 rozdziale od 23 do 30 wersetu. W tym dniu przystąpili do niego Saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas 7 braci i pierwszy, pojąwszy żonę, umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu, podobnie i drugi, i trzeci, aż do 7. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych 7 żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając, rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. No i tutaj mamy do tego fragmentu aż kilka pytań. Czy będą małżeństwa w życiu wiecznym? Czy jak ktoś umarł jako kawaler, będzie już przez wieczność kawalerem? Czy każdy ma przeznaczoną przez Boga drugą połówkę? Czy każdy mężczyzna ma swoją Ewę, a każda kobieta ma swojego Adama? Czy Bóg ich za życia ziemskiego zawsze łączy? Czy jednak, czy jednych tak, a drugich po tamtej stronie? Czy będą relacje mąż-żona? Czy wszyscy będą jak brat i siostra? I nawet jest pytanie, czy będzie seks w wieczności. No bo się bałem, że tego pytania nie będzie, a to jest najważniejsze pytanie do tego fragmentu i wszyscy na nie czekaliśmy. Dużo tych pytań było, więc... Ale jedno jest najważniejsze. To na początku chodziło, a cała reszta to było dojście do tego pytania. No dobra, to w takim razie zacznijmy od tego najważniejszego. No nie będzie seksu, no. Po prostu. Bo nie będziemy się, nie, nasze ciała nie będą ani kobiece, ani męskie. Jak ktoś sobie wyobraża seks w takim razie, to nie wiem, no ale to
Może ktoś ma jakąś wyobraźnię. No może nie wieczności, a co z nową ziemią? To znaczy, to nie jest moje pytanie, ale tak... Co z czym? Z nową ziemią, która jest tam, znaczy z nowym Jeruzalem. I chcę to troszkę połączyć z tym, no kiedy Bóg stworzył nie, ziemię i niebo, tą ziemię, na której mieszkamy, no to jednak uczynił kobietę i mężczyznę, no i nakazał im się... rozmnażać, no tak, no, ale, płodzić się. Ale Jezus no i... powiedział, że wtedy, kiedy powstaniemy już z martwych, będziemy mieli uwielbione ciała, dokładnie rzecz biorąc, to wtedy nie będziemy się żenić, nie będziemy za mąż wychodzić. No tak, tak. Mhm. No więc trzymamy się tego, no bo to, żeby na to odpowiedzieć, to trzeba przejść całą Biblię. Ale trzymajmy się słów Jezusa. Więc nie będziemy się żenić, nie będziemy za mąż wychodzić. No to jest taki status quo, który będzie trwał wieczności. No i było tyle pytań, że już zapomniałem. Może przypomnieć to? Czy to wszyscy macie? Chyba zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Znaczy, na pewno nie chcę mówić o seksie, ale chciałem powiedzieć odnośnie nowej ziemi i tego nowego Jeruzalem, że nie ma tam napisane, że Pan Bóg będzie tworzył nowych ludzi. Tak? Oni zostali stworzeni i oni zostaną tam umieszczeni. Więc myślę, że to już nie będzie potrzeby, właśnie tak jak pastor Andrzej mówi, żenienia się. Tak. Po prostu będziemy przemienieni, nie będzie w nas takiej potrzeby, będziemy w obecności Boga, więc myślę, że to nam wszystko wynagrodzi. No, ja inaczej do tego podchodzę. Tam Pan Jezus powiedział, że będzie inaczej, będzie tak jak aniołowie w niebie. Śmiem twierdzić, że aniołowie uprawiali seks, przynajmniej raz o tym czytamy w Księdze Rodzaju. Tak rozumiem fragment o Nefilim, że z ludźmi, no więc skoro mieli możliwość seksu, to znaczy, że Pan Jezus wcale tam nie powiedział, że w niebie nie będzie możliwości seksu, bo On powołał się na anioły, które możliwość seksu miały z ludźmi. No a ja jestem ludziem i tam też będę ludziem. No, jakby ja wiem, że może mnie definiować wiek i żona, ale tak to rozumiem ten fragment. Po drugie, bardzo mnie przekonuje to, co ty powiedziałeś, czyli pierwszym poleceniem do człowieka pierwszym zamysłem Bożym było rozradzajcie się i rozmnażajcie, więc uważam, że Bóg wróci do warunków z ogrodu Eden, gdzie nie będzie śmierci, nie będzie łez, natomiast będzie rozradzanie się i rozmnażanie. Jako polecenie Boże, by zapełniać ziemię, tą nową ziemię. No ale jakby wiem, że jest koncepcja skończonej liczby ludzi i oczywiście to też jest biblijne. Natomiast no, ja z tej drugiej koncepcji, on tam jeszcze powiedział, że będziemy jak aniołowie w niebie i tam jest ten moment, że nie będzie tych małżeństw. No i znowu, jakby oczywiście ja teraz podam idealny przykład, ale my pewne rzeczy rozumiemy dzięki przykładom, dzięki idealnym przykładom. To, co jest przedstawiona ta historia Jezusowi, to jest coś, co się w ogóle nie powinno wydarzyć. Taka historia, jak tam opisana. I ja wierzę w taką miłość. Ja taką miłość mam względem mojej żony, że gdyby moja żona zmarła, to ja nie wyjdę ponownie za mąż. Pomimo tego, że biblijnie będę mógł, pomimo tego, że pewnie bym tego potrzebował i tak dalej, to nie wyjdę ponownie za mąż. Okej, nie ożenię się ponownie, dlatego że nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, jakby no tak jestem zakochany, tak mam. I rozumiem, że do pewnych sytuacji nie powinno dojść i tam nie będzie małżeństw. Ja mam sprawę rozwiązaną. Ja na pewno w niebie rozpoznam moją żonę. Twierdzę to na podstawie historii o Łazarzu i bogaczu. Ja na pewno ją rozpoznam. Ja wiem, kto to będzie. Ja wiem, kim ona była. Będę wiedział, kim ona była na ziemi i wiem, co będę chciał tam z nią tam zrobić. Więc tak rozumiem ten fragment Bożego Słowa. No, zgoda taka, że będziemy się rozpoznawać, tak? Będziemy, to jest oczywiste, tak? No, ale myślę, że nie będzie takich potrzeb, które mamy dzisiaj, tak? I tych emocjonalnych, i tych fizycznych, które mamy dzisiaj, nie? Okej.
Tylko, że ja twierdzę, że potrzeba seksu z żoną i żony z mężem jest potrzebą, którą Bóg wsadził w człowieka. I zrobił to na samym początku. Stworzył Adama, stworzył Ewę, oczywiście oni się inaczej tak nie nazywali, i on stworzył potrzebę i polecenie: rozradzajcie się i rozmnażajcie. I chwała mu za to, żeby była jasność, nie? To znowu pojawia się takie pytanie, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu pokazywał się uczniom, to czy musiał jeść, nie? Czy miał taką potrzebę jedzenia, tylko czy jadł dlatego, że go poczęstowali? Ja do tego dodam jeszcze a propos seksu, że Biblia wyraźnie powiada, że małżeństwo jest nierozerwalne aż do chwili, gdy któryś z małżonków umrze. I wtedy można zawrzeć kolejny związek. Gdyby to było coś niewłaściwego, no to Biblia by tego nie aprobowała, no bo rzeczywiście, później w wieczności, no co, mam trzy żony i co? I co mam zrobić? Ja cię bardzo lubię, ale ja nie wierzę w to, że będziesz mógł używać seksu w wieczności. Także no musisz jakoś z tym żyć. No, nie. Natomiast nie wierzę, że to będzie jakiś problem w ogóle. Okej, to, że Biblia zezwala na ponowne małżeństwo w wyniku śmierci małżonka, to jeszcze nie jest, to nie może być dowodem sprawy, dlatego że Mojżesz się nie pomylił i Mojżesz nie zgrzeszył, kiedy pozwolił ludziom na list rozwodowy, ale Pan Jezus mu odpowiedział: stało się to ze względu na zatwardziałość waszych serc. No ale ja chcę do tego nawiązać, jakby, że to, że Bóg na coś zezwolił, to jeszcze nie czyni tego, że ja to muszę zrobić i że to jest Jego plan. Stworzenie człowieka jest bardzo, znaczy jakby to jest oczywiście teologia tak naprawdę, bo my nie dojdziemy myślę, że nie da się dać do jednoznacznego stanowiska, natomiast nie od początku tak było. Na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i oni stali się jednym ciałem. I Pan Jezus nie mówi potem, że gdy pół umrze, to te drugie... Jakby nie od początku tak było, nie taki był zamysł Boga. Ja wiem, że Bóg zezwala nam na ponowne małżeństwo w momencie śmierci małżonka i nikt się do tego doczepić nie może. Paweł o tym pisze. Paweł nawet zaleca to wręcz ze względu na pożądliwości naszego ciała, ale dodaje też, że niektórzy są w takim stanie jak ja. I teraz znowu, część osób uważa, że Paweł tutaj mówi, że był wiecznym kawalerem, a ja uważam, że nie, że Paweł jako faryzeusz miał żonę i on właśnie w tym fragmencie mówi, że wszystkim zaleca, pomimo tego, że może wziąć ponowne małżeństwo, nie zawierać małżeństwa, a pozostać w takim stanie jak on, czyli wdowca, bo ja uważam, że Paweł był wdowcem, ze względu tam na to, że był faryzeuszem z faryzeuszy. Oczywiście tutaj też nie da się tego jednoznacznie udowodnić, ale temat nie jest wcale taki zero-jedynkowy, że my możemy doktrynę stworzyć z tego pytania. Skoro Pan Jezus wiedział o tym, no to dlaczego pozwolił, tak, na to, żeby po śmierci współmałżonka brać kolejny ślub? Okej. No myślę, możemy tutaj dyskutować, ale myślę, że tutaj z pastorem Andrzejem musimy potem z pastorem Bartkiem porozmawiać duszpastersko. Po prostu brat potrzebuje duszpasterskiej rozmowy. A propos żonatego Pawła, jest jedna wzmianka, bardzo niejasna, mogąca sugerować, że był żonaty, kiedy Paweł pisze, że apostołowie, czyli my, też ustawia się wśród apostołów, zabieramy ze sobą swoje żony. I to jest jedyna wzmianka, która sugerowałaby, że mógł być żonaty, a nie znaczy, że był. Tam jeszcze było pytanie bardzo istotne, ponieważ ono jest ważne z duszpasterskiego punktu widzenia. Czy Bóg daje komuś taką, tą powiedzmy, no, tą połowę, którą z góry zaplanował? Przeznaczoną przez Boga drugą połówkę. Tak. Czy każdy ma? Ja się oprę tylko na tym, co mówi Słowo Boże. A 7 rozdział 1 listu do Koryntian, tam jest napisane: żeń się z kim chcesz, byle w Panu. Byle w Panu.
Więc to moim zdaniem nie ma czegoś takiego, jak osoba przeznaczona z góry, czy to żona, czy to mąż. Aczkolwiek nie wykluczam, że może tak się zdarzyć, że Bóg jakąś wyjątkową osobę, wyjątkowe osoby ze sobą łączy. Natomiast najważniejsze, no i to niestety jest częsty powód złych ślubów w kościołach, ludzie patrzą na to, co widzą oczy, a nie na to, co mówi Słowo Boże. Czyli ja chcę długą nogą, długowłosą blondynkę, a to, że jest niewierząca, no to trudno. Niestety Słowo Boże mówi wyraźnie. Żeń się z kim chcesz, wychodź za mąż za kogo chcesz, byle w Panu. I powiem wam, po doświadczeniach mojego życia, nie tylko małżeńskiego, jak ktoś jest nowonarodzony, to nie ma z tym problemu. Naprawdę nie ma z tym problemu. A jeżeli ludzie nie są na nowonarodzeni, to ja w każdym razie sugeruję, żeby ślubu nie było. To jest oczywiście moje zdanie na podstawie Słowa Bożego. Dlatego, że natychmiast zaczną się problemy. Natychmiast. Jeszcze coś tam było? Czy będą relacje mąż-żona, czy wszyscy będą jak brat i siostra, to może się udawać. Ale nie, to chyba no, to już żeśmy omówili. Dobra. No to kolejne pytanie. Rodowód Jezusa u Łukasza jest inny niż u Mateusza. U Mateusza Pan Jezus wypędza demony w stado świń z dwóch opętanych, a u Łukasza i Marka z jednego opętanego wypędza demony w stado świń. U Mateusza czytamy, że urągali mu złoczyńcy, którzy wraz z nim byli ukrzyżowani. Mateusza 27:44. A u Łukasza czytamy, że jeden urągał, a drugi wstawiał się za Panem Jezusem. Łukasza 23:39-43. U Marka przy zaparciu się Piotra kur zapiał dwa razy, a u pozostałych ewangelistów raz. U Mateusza i Marka w powołaniu 12 apostołów mamy wśród nich wymienionego Tadeusza, a u Łukasza zamiast niego wymieniony jest Judasz Jakubowy. Skąd te rozbieżności, skoro wszyscy pisali pod natchnieniem Ducha Świętego? Dalsza część. Rozumiem, że nie pisali pismem mechanicznym, tak jak to na filmach ktoś nie panuje nad swoją ręką i jakiś ruch pisze za niego na papierze, ale nie rozumiem, dlaczego jeden ewangelista pod natchnieniem Ducha Świętego pisze, że kur zapiał dwa razy, a inny pisze, że raz. Po pierwsze, Juda i Tadeusz, co już dawno zostało udowodnione, to jest to samo imię tak naprawdę. To jest ten sam człowiek. Tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji nawet. Tam była ta pierwsza różnica. Co to tam było? No. Nie rodowód, następna, przepraszam. Już wiem, o co mi chodziło. O tych łotrów. Ilości opętanych. O tych łotrów mi chodziło. Tak. Znaczy nie, pierw było... Dobrze, że... ale właśnie o tych łotrach nie powiedzieć. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Na krzyżach obok Jezusa było dwóch łotrów. Łotr to nie jest dobry człowiek. To jest łotr. Więc oni przeklinali Jezusa. Natomiast przyglądając się temu, w jaki sposób Jezus umiera na krzyżu, jak się zachowuje, musiało to zrobić wrażenie na jednym z nich. Oczywiście to nie jest tak, że on to tak sam z siebie, no ale łaska go Boża dotknęła, no i ten zaczął szukać rozwiązania dla swojego życia, a drugi poszedł zaparte. Ja nie widzę tutaj też żadnego problemu w wyjaśnieniu tej historii, tu nie ma żadnej sprzeczności. Ktoś? Że kiedy się czyta Ewangelię, to trzeba zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, że one były pisane z każdy z innej jakby perspektywy na to patrzył, tak? Że każdy na coś innego kładzie nacisk, na coś, na jakąś ważną cechę, czy jakąś ważne wydarzenie, które miało miejsce w życiu Pana Jezusa. I to nie przeczy temu, że to było pod natchnieniem Ducha Świętego, tak? Ja sobie nie wyobrażam, gdyby te wszystkie cztery Ewangelie były jednakowe. W szczegółach, tak? Szczególiki, wszystko tak samo byłoby napisane, bo po co nam cztery Ewangelie wtedy?
Ja właśnie mam wrażenie, że nie do końca ta osoba, która zadała to pytanie, rozumie, że Biblia nie jest napisana w sposób, który tam przeczytałeś, czyli tak zwanym pismem mechanicznym. Właśnie nie do końca rozumie. Dlatego właśnie, że Biblia nie jest napisana sposobem pisania mechanicznego, to znaczy natchnienie Słowa Bożego nie polega na tym, że Bóg wyłączył ludziom rozum, wszystkim, którzy spisali księgi, i oni pod wpływem natchnienia z przymrużonymi oczami tam pisali, nie wiedząc co pisząc. Na tym polega te pismo mechaniczne, to też jest okultystyczna praktyka. I to nie jest natchnienie Słowa Bożego. Wszystkie te przykłady, poza tym pierwszym, czyli rodowodem Jezusa Chrystusa, dlatego że rodowód Jezusa Chrystusa nie jest żadną sprzecznością, tylko najpierw mamy ze strony Ojca, a potem ze strony Matki, i to jest cała zagadka. No tak. Ale całe te wszystkie pozostałe przykłady wynikają z tego, że Ewangelii się nie czyta w ten sposób. Nie tak. Chodzi o kontekst tych wydarzeń, chodzi o wyciągnięcie esencji z tych relacji. Podam przykład. Mogłoby być tak, że moja Sylwia opowie o dzisiejszym spotkaniu i powie, że Mieszko wspaniale miał wyprasowaną koszulę na przykład. A ja bym opowiadał o tym dzisiejszym spotkaniu i powiedziałbym, czy zwróciliście uwagę, jak Żaneta dobrze wyprasowała Mieszkowi koszulę. I my po prostu inaczej opowiadamy tą samą historię. Obydwoje mówimy prawdę, jakby opowiadamy o swoich spostrzeżeniach. Ja zakładam, że tak dobrze koszulę mężowi wyprasowała żona, bo ty byś nie umiał. Moja żona w tym przykładzie założyła, że może warto by było, żeby mężczyzna umiał sobie wyprasować koszulę, no i zobacz, Mieszko wyprasował. Faktem jest wyprasowana koszula na twoim ciele i to jest kontekst istota tej historii, istota tych wydarzeń. Natomiast to, czy dokładnie było tak, jak ona myśli, czyli sam sobie wyprasowałeś, czy dokładnie było tak, jak ja myślę, czyli żona ci wyprasowała, nie zmienia kontekstu. Dlatego na przykład bez sensu jest batalia, który przekład jest dobry. Nie? Czasami ktoś weźmie jeden przekład, drugi przekład i powie, zobacz, tu jest inaczej napisane niż tu. Nie, kontekst jest ten sam. Dlatego, że Biblia się czyta kontekstem i natchniony jest kontekst tych historii, a nie słowa mechanicznie wypisane. I tak można każdy z tych przykładów jakby wytłumaczyć. Wiele innych przykładów można podać, w tym ekstremalnych. Ewangeliści, tak zwani synoptyczni, opisują, że Judasz wziął macę i na podstawie tego go rozpoznano, a Jan pisze, że Jezus mu dał macę do ust. No tak, to jest dopiero różnica, ale oni na coś zupełnie innego zwrócili uwagę. Natomiast kontekst wydarzeń był taki, że wieczerza pańska obnażyła, kto zdradzi Chrystusa, nie? To możemy porównać do dzisiejszych czasów kaznodziejskich, gdzie po prostu, nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mi się w ostatnim czasie zdarzyło powiedzieć jedno kazanie 3 razy i za każdym razem kazanie powiedziałem inaczej, tak? I nie robiłem tego mechanicznie, dlatego że mówiłem tak, jak mi Duch prowadził do danej wspólnoty, do danego kościoła. Gdybym robił to mechanicznie i czytałbym cały kazanie, bym sobie napisał, tak, i bym je czytał, to by było takie samo. W każdej wspólnocie byłoby takie samo, tak? Ale jeżeli ja je mówię pod natchnieniem Ducha Świętego, wierzę, że Duch Święty też używa mnie do tego, to za każdym razem jest inne kazanie, ale kontekst jest ten sam. Innych słów używam, tak, na coś innego jakby kładę nacisk i tak dalej, i tak dalej. Na mnie spojrzał, ja chciałem mikrofon żonie oddać. Także dzisiejszą debatę już będziemy kończyć. Myślę, że ja dziękuję wszyscy tutaj zgromadzeni, jak i w jakiejś części internauci, za wasze szczegółowe i naprawdę mocne wypowiedzi. Także dziękujemy za całą debatę. Chwała Panu. A ja dziękuję, że nie było pytań na temat wizyty pastora w Watykanie. Proszę. Którą jednoznacznie już określiliśmy. No i tak jest już, zostało wyjaśnione. Ja bym chciał powtórzyć to, co było powiedziane na początku, bo tych pytań doszło bardzo wiele, z tego co wiem, bo ja ich osobiście nie widziałem, ale mówiliście, że bardzo wiele. Oni nam wszystkie pytania przekazą. My w trójkę prowadzimy te swoje podcasty, znaczy każdy z nas prowadzi podcast, więc zapewne odpowiemy na wszystkie pytania, które
zostały nadesłane. Natomiast no, też nie ma żadnego problemu, żeby zapowiedzieć już, że następna debata jest w Inowrocławiu. Właśnie się dowiaduję, ale następna będzie w Inowrocławiu, bo nie wyczerpaliśmy oczywiście wszystkich pytań. Tak, ja też się dowiedziałem, że jest w Inowrocławiu. Ja tak samo się dowiedziałem, że będę prowadził tą debatę, tak, więc... Tak. Znajome tematy. Ja tylko tak chciałbym zakończyć takim wielkim podziękowaniem dla was w kontekście do tego, co powiedział pastor Andrzej, że nie było pytań. Cieszę się, że mnie przyjęliście jako nieczystego, bo kto się ze mną kontaktuje jest nieczysty, więc dzięki za odwagę. Nie wiem, o co chodzi. Ja się teraz dowiedziałem, że w Inowrocławiu będzie debata, czyli na końcu się dowiaduję, ale chcę wam jeszcze przedstawić, mam takiego człowieka, który mi wysłał całą listę, chyba jest 900 tych pytań, pozornych sprzeczności. Ja co jakiś czas albo w Aceranku o tym mówię, albo tam się kontaktuję i mówię o tym. I przesłał mi takie ciekawe pytanie. Mówi tak, napisał tak, Biblia nie mówi prawdy, ponieważ w czasie stworzenia najpierw została stworzona roślinność, a później dopiero Słońce i Księżyc. A wiadomo, że no i tam wywód naukowy, rośliny nie mogą się rozwijać bez światła. No i co? No to ja mu odpisałem, słuchaj, Księga Objawienia, bodajże 20 czy 21 rozdział, tam jest mowa o tym, że w Nowym Jeruzalem nie będzie światła, nie będzie słońca ani księżyca, tylko Bóg będzie świecił. No i muszę przyznać, że był zaskoczony. Naprawdę trzeba Biblię, ja tu myślę nad tymi kurami, nie chodzi o kury, które znoszą jajka, tylko tymi głosami kurów, nie, kura, o, kura. Kur. Kura, głosami kura i ja obiecuję, że ja to rozwikłam. Tylko muszę wczytać się w kontekst, ja ich nie pamiętam w tej chwili zupełnie. I powiem o tym no, na pewno przy jakiejś okazji. To dziękujemy. Amen, również dziękuję.